9 na 10 gospodyń domowych nie widzi różnicy między meczami Legii Warszawa z Lechem Poznań, a zdechłym szczurem, który wpełzł do kratki wentylacyjnej. Z nami dzisiaj są eksperci do spraw meczów Legii z Lechem i eksperci do spraw kratek wentylacyjnych. Witam cię, Damianie, witam cię, Jurku. Dzień dobry. Panowie, jak rozróżnić zdechłego szczura od meczu Legia Lech? Bo wyobrażam to sobie, jest gospodyni domowa, zagląda do, coś śmierdzi w domu, zagląda do kratki wentylacyjnej i nie wie, czy to jest mecz Legii z Lechem, czy to jest szczur. To jest ważna sprawa dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce. Pomóżcie, pomóżcie. Wiesz, to ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, bo ja miałem, jak jeszcze mieszkałem w domku z kratką wentylacyjną, to było z rok temu, takie akcje, że mi w podłogę coś mocno chrobotało po nocach. I zakupiłem trutkę na szczury, nazywając rzeczy po imieniu, i w tą podłogę ją wrzuciłem. No i to chrobotanie po jakimś czasie ustało. I ostatnimi czasy mój ojciec mówi, że schodzi do piwnicy, patrzy, a tam leży trzy razy mecz Legii z Lechem. Co? I normalnie trzy uschłe mecze Legii z Lechem, więc moja odpowiedź na to pytanie brzmi: nie da się. Czy jest jakiś, Damianie, taki środek przeciw meczom Legii z Lechem, żeby nie wpełzły ci do domu, żeby się nie zaplęgły w domu jak mole spożywcze? Kurde, znajdźcie sobie jakieś inne hobby, nie wiem, jest tyle pięknych hobby. Ja ostatnio odkryłem, nie wiem jak to się nazywa po polsku, po angielsku to się nazywa chyba diamond painting, że masz takie dziesiątki, setki takich małych kryształków plastikowych i naklejasz to na taki papier z klejem i z tego robi się obrazek. Kurde, piękne hobby. Jest mnóstwo teatrów, stoją puste, idź, zobacz sobie, są streamingi, nie wiem, jest wbijanie sobie gwoździa w oczodu, jest tyle pięknych rzeczy, które można robić w życiu, a my wczorajszy wieczór spędziliśmy, Leszek, ty jesteś największym zwycięzcą, bo nie byłeś tam, w sensie byłeś w swoim mieszkaniu pewnie, ze swoimi bliskimi, mogłeś nacisnąć ten duży czerwony przycisk i mieć to w dupie, a my w trójkę, bo jeszcze Mateusz był na tym meczu. No, poza tym, jak już rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem, ten stadion trudno jest opuścić generalnie. Tam my na przykład chcieliśmy wczoraj z redaktorem Rokuszewskim opuścić sektor, na który weszliśmy, na którym siedziały media, ale ochroniarz, który trzymał klucz w ręce, i to jest prawda najszczersza, nie chciał nas wypuścić, sadysta. I może was tak lubił? Kurde, Damian i Roki, ale ekstra. Zostańcie niech ze mną. Posiedzą. Niech jeszcze zobaczą rozgrzewkę rezerwowych w przerwie, którzy zostali wpuszczeni w 92 minucie. Ja w końcówce tego meczu, gdy sędzia pokazał te trzy doliczone minuty, co już było pewnego rodzaju sadyzmem, i dla mnie te trzy minuty to był jeden z najgorszych momentów w życiu. W sensie to był dość długi moment, bo około 200-sekundowy, bo sekwencja: Legia wykonuje rzut wolny ze środka boiska, wszyscy biegną, Kostar Uniaić też bierze stołeczek i mówi: ja też, ja na banie. Lech to wybija, akcja idzie w drugą stronę, jest rzut wolny dla Lecha i wszyscy biegną w drugą stronę. Dany Landzac z Johnem van den Bromem za ręce się chwytają, biegną, jest wrzutka i też w drugą stronę. Nic się z tego nie wydarzyło i znowu jest faul na środku boiska i znowu wszyscy biegną. Już Dariusz Miodusk mówi: ja z ucha. Znów się nic nie działo. Trzy rzuty wolne wykonane z połowy boiska, z których nic... Ja przepraszam, to nie jest tak, że nic się nie działo. To były trzy odcinki wędrówek z dinozaurami. To samo tempo. A po drugie chciałem się odnieść do tego, Damianie, co powiedziałeś o moim siedzeniu w domu. Ja zdradzę kulisy. Po 30 generalnie zostawanie w domu to jest jak Krzychu Piątek w Milanie. Co chwila ktoś mówi: kurde, dobrze, że zostałeś jednak. Jednak to było przereklamowane. Julku, czy ty masz również, byłeś wczoraj na stadionie w Warszawie, czy ciebie również ktoś nie chciał wypuścić ze stadionu, czy może wręcz odwrotnie? Jakie przygody cię spotkały na Legii? O, to bardzo, bardzo miło było, sympatycznie, niesamowicie, zwłaszcza w momencie, jak zeskakiwali bardziej do Mateusza, ale do mnie pośrednio trochę też kibice z Żylety, żeby powiedzieć dobre słowo,
po prostu poklapać po ramieniu. Także niesamowicie sympatycznie było. No i był jeden duży plus pobytu na stadionie Legii, bo nie wiem, czy to było w telewizji pokazane, ale był jeden naprawdę moment, który warto było zobaczyć i właściwie no jakby człowiek wiedział, a każdy wiedział, że ten mecz będzie tak wyglądał, kto zawsze zna tą banieczkę napompowania tego wielkiego klasyku ekstraklasy, który co roku kończy się dokładnie tak samo. Była prezentacja, chyba to jest nowość na Legii, z tego co nawet popatrzyłem na Twitterze, myślałem, że to standard, że jak jest prezentacja drużyny, to są tak, cały stadion jest wyciemniony i są takie spoty światła na dzieci rzucone i tam krzyczy speaker, że dzisiaj na obronie Augustyniak, jakieś dziecko jest tym Augustyniakiem i na niego takie światło pada i tak macha ręką. I to było ładne. I właściwie wypadało po tym właśnie po prostu po tej prezentacji wyjść ze stadionu. No ale tak jak powiedział Damian, ci ochroniarze wiedzieli, co robią. Wiedzieli, że jeżeli zaczną wypuszczać ludzi, no to tak mniej więcej do 60 minuty to już nawet trenerów nie będzie na ławkach rezerwowych. Także dobrze strzeżony stadion Legii, gdzie no też powiem szczerze, chciałem zawędrować, zjeść kiełbasę. Niemożliwe to było. Naprawdę szturmowałem wiele bram, wiele przejść. Dostępy były po prostu co najmniej jak w Pentagonie strzeżone, a zwłaszcza nie dostępy, a występy, czyli miejsca, gdzie się wychodzi ze stadionu. Także no to fajnie, że też klub wojskowy Legii Warszawa przygotował się na to widowisko, które zaserwował wraz z Lechem Poznań publiczności, ale także dziennikarzom, że byli ochroniarze przygotowani do tego, żeby nie wypuszczać ludzi. Ja przywitam nasz szanowny czat. Pisz, drogi czacie, co przypominał ci mecz Legii z Lechem Poznań. Fanu Lańców, łódzcy krytycy finezyjnego futbolu poznańsko-warszawskiego, zazdrościcie, gdzie w tabeli są wasze ulubione kluby grające piękną piłkę. Gdzie przepraszać natychmiast? Otóż zawsze warto zacząć dzień od przeprosin. Przepraszamy, Damian nie musi, bo jest z Poznania. No właśnie, Damian, czy ty też będziesz krytykował, czy ty byłeś fanem pięknego poznańskiego futbolu? No i warszawskiego też. Ja generalnie jako człowiek z Poznania mogę być uraczony poznańskim futbolem w wydaniu tego weekendu, gdyż Warta też zaprezentowała świetne partidazo, więc te 180 minut w wydaniu wielkopolskiej piłki, no myślę, że warto było wychodzić z zaborów, żeby coś takiego zobaczyć. Tak, tutaj świetny komentarz Adama Kanieckiego. Czemu ludzie robią innym takie rzeczy? Odnośnie meczu Legia Lech. Dziękujemy, Adamie. Ja mam do was takie pytanie, bo na pewno, Julek na pewno, bo jest starszy od ciebie, Damian, ale ty, Damian, mogłeś słyszeć. Był jakiś taki program na TVN-ie Chwila Prawdy. Prowadził go Zygmunt Heiser, jak większość programów w historii programów. I to był taki fajny program, w którym miałeś tydzień na przykład, żeby zrobić jakąś bilardową sztuczkę, żeby wytresować papugę, żeby mówiła cały 13 rozdział pana Tadeusza, albo żeby jadąc na rowerze grać w Babingtona. I tam to było fajne, bo były kamery, przyjeżdżały do domu, ty jechałeś na tym rowerze po domu i grałeś w Babingtona. I po tygodniu, jeśli udała ci się ta sztuczka, to dostawałeś dużo pieniędzy, czyli na tamte czasy 100 zł. Za to wtedy kupowano miasta w Polsce. I chciałbym dla was teraz odtworzyć ten moment prawdy. Spróbujcie o Legia Lech porozmawiać o piłkarskich elementach tego spotkania. To jest wasza... Tak tam Heiser tak robił, on tak zrobił taką przerwę i to jest wasza chwila prawdy. I tutaj światło jeszcze tak gasły, tak po bokach, tak zjeżdżały na to centrum. Kurczę, ja mam o tyle łatwiej, że ja pisałem tekst po tym meczu jeszcze, ale... Ale po co pisałeś? No właśnie, zeszliśmy na dół tam do takiego pomieszczenia dla mediów i szedłem z Rokim i jeszcze spotkałem Dawida Dobrasza i znajomych jeszcze z Poznania. I ja się pochwaliłem przed meczem, że chcę coś napisać. No i czułem te szydercze uśmiechy, no nawet nie wiem jak to określić, ale coś pomieszanego z satysfakcją, ze spełnienia z tego, że ten człowiek zaraz będzie cierpiał. Ja czułem się jak skazaniec idący na szafot i ci wszyscy kmiecie, ci panowie feudalni patrzyli na mnie i wyśmiewali się, więc
rozmawiając o meczu, może nie o walorach piłkarskich, ale o cechach piłkarskich, to mam wrażenie, że obie drużyny były uparte na to, żeby zagrać w grę ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, że ty wiesz. Czyli wiemy, że Legia na bokach przecieka, że wystarczy tam zagrać gdzieś piłkę za plecy Kuna czy Wszołka i generalnie ona na ogół do kogoś dojdzie. Tylko Wszołek i Kun wiedzieli, że Lech o tym wie, więc się cofnęli i nie było tam miejsca. Z kolei Legia wiedziała, że za plecami bocznych obrońców Lecha Poznań też jest miejsce. I co oni zrobili? Też się cofnęli. No i obie drużyny wytrąciły sobie najgroźniejsze bronie i przez to nie było akcji. Taka jest moja prawda futbolu. Widziałem wczoraj Romana Kołtonia, zadawał nawet pytanie Johnowi van den Bromowi o to, dlaczego było 41 fauli w tym meczu. Więc ta prawda futbolu jest Romana obecna. Kołtonia pozdrawiamy, wczoraj odpaliłem stream. Nie wiem, czy widzieliście, ale Zbigniew Boniek wciąż utrzymuje znakomitą formę. Zbigniew Boniek wczoraj, luźny tweet wieczorem o 22:00 wyjaśnię sprawę. Kanał sportowy Krzysztof Stanowski, Mateusz Borek w prawdzie futbolu. Odpaliłem sobie ten stream, a Zbigniew, słuchajcie, żartowałem w ogóle. Chwyt marketingowy. Słuchaj, Roman, ludzie wejdą dzięki temu na twój program. Ja z tego nic nie mam, bo grosza od was nigdy, dziennikarze, nie wziąłem za te wszystkie programy. Zbigniew Boniek jest fenomenalny. Moim zdaniem Zbigniew Boniek powinien chociaż na dwa dni odstawić granulat dla Zbigniewa Bońka, bo jest za dużo Bońka w Bońku ostatnio. Jest to coś wspaniałego. Julku, czy ty przyjmujesz wyzwanie chwili prawdy? Tak, pod warunkiem, że umówimy się na te warunki, że mam tydzień na przygotowanie i za tydzień będę mógł o tym opowiedzieć. Dobrze, no bo dobrze. Jakby poproszę standardowy czas przygotowań i do tego poproszę też jakiegoś trenera, który będzie w stanie mi opowiedzieć o walorach. A wolałbyś tresować fokę, czy tam, nie, fokę, wolałbyś tresować fokę, żeby tak tymi dłońmi alfabetem Morsa zrobiła całą 12 księgę pana Tadeusza, czy jednak opowiadać piłkarsko o meczu Legia Lech? Wolałbym być tą foką, niż opowiadać o tych wspaniałych walorach piłkarskich tego meczu. Jeszcze miałem tą przyjemność, że patrzyłem na to z perspektywy murawy przez zdecydowaną większość spotkania. I powiem szczerze, że to z perspektywy murawy, tak jak potem chwilę spojrzałem w telewizji, bo byłem szukać kiełbasy i akurat w pokoju konferencyjnym była telewizor z tym meczem, to z perspektywy murawy wyglądało to jeszcze gorzej niż z perspektywy telewizji. Naprawdę to było coś, stałem akurat po tej stronie, gdzie był Krzychu Weldę i Paweł Wszołek i mówię, kurczę, to będą na pewno jakieś takie jakościowe pojedynki. No, jeden skrzydłowy, który top reprezentacja skrzydłowy, no dobra, nazywajmy ich tam jak chcemy, wahadłowy, a tak naprawdę prawy obrońca, Paweł Wszołek, reprezentacja Polski, no ostatnio sztos forma, powołanie do kadry i tak dalej, i tak dalej. Krzychu Weldę, to się na pewno na ten mecz odpali. Jak on jest nieregularny, tak na takie topowe mecze, to przynajmniej będzie Krzychu Weldę. No Krzychu Weldę to został zdjęty w ogóle, bo to rzeczywiście już się nie dało patrzeć na to, znaczy no nic nie zrobił, no tak absolutnie po prostu totalnie nic. No i ten Wszołek tam ze dwa podania z Jędrzejczykiem wymienił, no, przez pierwszą połowę, gdzie patrzyłem na ich stronę i mówię, no to jak są takie jakościowe pojedynki, no to tam w środku pola to już w ogóle jest wesoło. No to takie właśnie najgorsze gadanie, nie stracić bramki, bla, 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 bla. Kurde, to po co w ogóle gracie takie mecze? To ja też się podzielę anegdotą, bo wczoraj odwiedzili mnie znajomi. Tak, mam znajomych. Wbrew temu, co się o mnie mówi, byli u mnie znajomi i to nie tacy jak Julek, Kuba czy Damian, co mają płacone, żeby mnie odwiedzić na domówce. Czy to był kominiarz? Mam znajomych. Byli u mnie znajomi. To prawda, bardziej się przyjaźnią z Kasią niż ze mną, ale no siłą rzeczy. Mam znajomych i w trakcie meczu Legia Lech, no po prostu spędzaliśmy razem czas i ja sobie mecz Legia Lech odtwarzałem z odtworzenia i przed meczem sobie wejdę gdzieś tam na Twittera i ktoś mi się, i wyświetliła mi się akcja meczu, wybrana przez Kanal Plus, akcja meczu. I tam było jakieś uderzenie głową, tak mówię, to mnie czekają prawdziwe przygody, ale
Słuchajcie, ja chciałem jedną rzecz jednak zauważyć. Legia Warszawa, co pisał też Szymon Janczyk na weszło.com, bo Szymon jest dobry w liczbie i Szymon zauważył, że Legia traci mało bramek w ostatnich meczach i to jest prawda. I cokolwiek powiedzieć o tym meczu, to Legia Warszawa ogarnęła się w defensywie. Myślę, że choć to jest remis u siebie, to jest jednak jakiś kolejny kamyczek nie do ogródka, ale do miejsca, w którym chciałbyś zbierać kamienie. Że tak, że ta defensywa wygląda solidniej, a wiemy, jak wyglądała defensywa jakiś czas temu Legii, no to nie była twierdza Krzyżowiec Deluxe Edition. Ja mam wrażenie, że tak jak Legia na początku sezonu płonęła takim ogniem typu ognisko rozpalone przez obozowiczów gdzieś w lesie i wrzucone jest tam absolutnie wszystko razem z drewnem, z kanistrem benzyny i ze stróżem, który powinien pilnować tego biwaku. Tak teraz Legia płonie takim ogniem w kominku, że tam są ładnie estetycznie położone te deseczki, że jest rozpałka dedykowana do rozpalania takiego ogniska w domu, więc ten płomień jednocześnie jest mniej efektowny z przodu, natomiast z tyłu jest na tyle okrzesany, że nie poparzy Legii. I pamiętacie te mecze na początku sezonu, że Legia straciła 12 goli w tym meczu? No co z tego? Najważniejsze, że strzeliła 13, a teraz mam wrażenie, że Legia jest taka bardziej zbilansowana. Zresztą ja nie wiem, czy Koście Runiajciowi ktoś pisze te takie powiedzonka ostatnio, ale są fajne. Chociaż to jest w sumie bystry facet, więc może sam po prostu gdzieś to wyczytał albo wymyślił. To powiedzenie o tym po meczu ze Zrińskim, że koń skacze na taką wysokość, na jaką musi. Mam wrażenie, że Legia ostatnio jest tym koniem i tak jak ten mecz z Radomiakiem, takie 1-0, takie no wyproszone, trochę jak ta cyganka pod kościołem w starych, słusznie minionych latach. Tak, te 0-0 z Lechem. Tak słuchałem trenerów na konferencjach prasowych, to najpierw szedł John van den Broek i mówi: no, 0-0, jeden punkt, no okej. Okay. Pół godziny później Kosta Runiajić: no i nie jestem zadowolony, ani rozczarowany. Kurde, mogliście powiedzieć wcześniej, bo 29 tysięcy ludzi przyszło i pewnie z 200 tysięcy przed telewizorami, no kurde, ludzie. Ale człowieku, wy oszukaliście 29 tysięcy kibiców na kurde, nie mam czarnych okularów pod ręką, ale chętnie chwyciłbym was za łokcie i powiedział: panowie, my się musimy zastanowić, bo wy oszukaliście 40 milionów ludzi. No nie chwycę was za łokcie, ale wyobraźcie sobie, że chwytam was za łokcie w tym momencie. Mnie właśnie trochę boli fakt, jeżeli chodzi o Legię, że oni się właśnie tak skupili na tej obronie, że teraz to w ogóle jak przychodzi Peckhardt z Gualem na zajęcia, no to pierwsze co, no to słuchajcie, no to pokażcie mi, jak bronicie w środku boiska. W ogóle na bramkę, jedną bramkę w ogóle zlikwidowali na ośrodku treningowym, bo oni od tej pory tylko trenują obronę. I ja tylko chciałem zaznaczyć jeden fakt, że czy wielkie mecze, które rozegrała Legia w ilości, no jeden, bo to był jeden wielki mecz do tej pory, w europejskich pucharach z Aston Villą, wygrała żelazną defensywą, czy właśnie Dansa Koduro w ataku? I w takiej szerszej perspektywie, jeżeli Legia chce coś osiągnąć dalej w europejskich pucharach, to moim zdaniem powinna dalej odpalić to Dansa Koduro, bo taka solidna defensywa, no to nie wiem, no to ci przyjedzie jakiś tam zespół z Hiszpanii, czy tam z innej Portugalii, już mówię o tych po wyjściu z grupy. No i ta żelazna defensywa rzeczywiście, no wpuści ci jedną bramkę u siebie i tylko dwie bramki na wyjeździe. A z takim atakiem, jak ty masz aktualnie i to co gra Legia z przodu, no to wiadomo, na jakiej rundzie Legia będzie musiała się rozstać z tymi europejskimi pucharami. A ta odpalona Legia z początku sezonu, z łańską fantazją, skrzydła husarskie i tak dalej. Może tracimy 3, ale strzelamy 5. No to wychodzi koniec końców na plus. Więc to oni potem zaczęli przegrywać dzięki tej łańskiej. Nie, no okej. Okay. No jakby spoko, tylko nie wiem, czy zauważyliście, ale z Lechem też nie wygrali. Więc jeżeli dla Legii... Ja przyjąłem to.
jeżeli Legia to jest aktualnie ten klub z tymi ambicjami, żeby u siebie z Lechem zremisować, no to okej, okay, no to ja nie mam nic przeciwko. No zresztą Costa Rovaici i Werder Brom też to powiedzieli, z czego tak jak śledziłem Twittera, no to i warszawscy kibice i poznańscy byli wkurzeni, że generalnie tam, nie wiem, w perspektywie Lecha był wspominany Skorża, który jak miał remis na Legii, to w przerwie meczu demolował szatnie i bił piłkarzy, a tutaj jest taki jakiś minimalizm, bo Legia się cieszy, że bramki nie straciła i zremisowało siebie z Lechem, no a Lech to wiadomo, pojechał na trudny teren do Warszawy, no i też remis to nie jest zły wynik. No jak takie są ambicje tych klubów, to ja się nie dziwię, że Śląsk Wrocław zdobędzie tego mistrza Polski, przepychając 15 meczów po 1-0. Adam opisze, ze Stalą było na hurra optymistycznie i skończyło się, jak się skończyło, także najgorzej to jest wyjść na boisko, później już jest zawsze zawsze gorzej. Co ważne, Damian, powiedz mi, jak to jest z tym Lechem Poznań? Bo ja mam wrażenie, że co mecz to jest takie, no w sumie okej, okay, ale no nie jestem przekonany, czy to nie dało się więcej, że to jakiś styl i coś tam i tak dalej. No, my czasami mówimy o tym futbolu na tak, futbolu na nie. Lech gra taki futbol na może, jak wstanę, po południu, albo jak się ściemni. I kurde, ja nie mam przekonania. To znaczy, trudno mi na ten moment wstąpić do krytyków Johna van den Broma, takich, wiecie, takich bojówka antyholenderska, bo jak słyszę z klubu taki przekaz, a jest on coraz częstszy, jak gdzieś tam się porozmawia z ludźmi, że a, bo van den Brom to tak w sumie jakoś wielkiej uwagi do taktyki nie przykłada i że daje piłkarzom dużo wolnego i że on raczej taki dobry, taki bardziej Jasiu Urban niż Maciej Skorża pod względem zarządzania szatnią. Mówię, okej, okay, kupuję to. Tylko dokładnie rok temu, żeście go chwalili za to, że taki fajny gość, że uśmiechnie, że poklepie, że tam w niedzielę mecz, to w poniedziałek wolne i żeście na tym dojechali do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i zajęliście podium w Ekstraklasie. I czy Lech odpali teraz? Moim zdaniem do końca roku te mecze będą tak wyglądać. To znaczy, no, że takie 1-0, tu może wypuścimy jakieś prowadzenie, tu później wygramy dwa mecze z Beniaminkami i tak dalej. Ale taka... I najważniejsze dla Lecha będzie, żeby nie stracił za dużo do lidera na końcu roku, natomiast wiosną już będzie takie prawdziwe rozliczenie, bo ja też słyszę, że właściwie każdy piłkarz jest na innym etapie teraz takiej formy, że trzeba indywidualizować te obciążenia, że ten po kontuzji, ten przed kontuzją, ten w trakcie, ten patrzy na kolegę, który jest kontuzjowany i mu przykro, ten też chciałby być kontuzjowany, ale nie może i że wszyscy są tacy, że to nie jest zespół pod względem gotowości, tylko to są piłkarze pod względem gotowości albo niegotowości i że goli zadecha nie ma, oni dali przecież kupę pieniędzy i że jak to ma być. W ogóle słyszałem, że te 1,8 miliona euro to jest taka bzdura, to jest taki bullshit. Jakby nie jestem zszokowany. To nie jest pierwszy raz w historii istnienia Lecha Poznań, że Lech Poznań mówi, albo inaczej, gdzie w mediach mówi się, a zapłaciliśmy za tego piłkarza 3 wsie pod Wielkopolską i powiat Nowotomyski. A Lech mówi, a, może, ja nie mówię, że nie, ale może. No, więc chyba odpowiedziałem na twoje pytanie. A jest jedna rzecz, bo ja zapomnę. Wczoraj, nie wiem czy zwróciliście uwagę, jak Krzysztofer Welde schodził z boiska, no nie zagrał dobrego meczu, ale schodził taki zły, taki, kurde, muszę zejść z boiska. A nie jest zawsze zły? No właśnie do tego piję i zastanawiałem się, czy przybije piątkę z Johnem van den Bromem, ostatecznie przybił, ale zastanawiałem się, czy do tego dojdzie, czy znowu będzie jakiś kwas, ja chyba na meczu z Krakowią, czy z Piastem, on gdzieś tam w którymś meczu zszedł, taki zły chyba z Krakowią na wyjeździe w zeszłym sezonie. I z tego, co słyszę, to w Lechu już mają totalnie w dupie te fochy Krzysztofa Welde, bo oni traktują trochę, wiecie, jak idziecie przez galerię handlową i jakieś dziecko wyje matce. To najlepsze matki, top tier matek mówi, zostawia to dziecko, które tam kładzie się na podłodze, wyciera te wszystkie zarazki i mówi,
ta matka do tego dziecka, to ja idę, przyjdzie jakiś pan i cię weźmie. To Lech Poznań ma takie same podejście do Krzysztofa Welde, czyli dobra, tam 15 minut będzie złe, a my to mamy w dupie. Tylko Lech, myślę, że okej, ma pełen relaks aktualnie. No nie jest to jakaś zła sytuacja w tabeli, aczkolwiek Raków ma mityczny mecz zaległy i Raków może mieć więcej punktów po 15 spotkaniach niż Lech Poznań i Raków sobie na wiosnę odpadnie z europejskich pucharów. I Lech generalnie powinien zrobić niezły szpagat, żeby sobie tą jesień wykorzystać, żeby nabudować jak największą przewagę nad Rakowem i nad Legią, no bo wiemy, jak wszystkie kluby sobie radzą w europejskich pucharach i w lidze. Natomiast Lech zrobił absolutnie nic, żeby tego wszystkiego dokonać, a potem się jeszcze obudzą, hej, ale Raków miał dojść do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a Raków nie dojdzie do ćwierćfinału Ligi Konferencji i zrobi taką przykrość. I się okaże, że Raków, który będzie grał co tydzień, jak jest zapisane w konstytucji tego kraju, tak jak powinny grać kluby ekstraklasy, nie jakieś jeździć po nie wiadomo gdzie na zachód, tam wiesz, są produkty wysokocukrowe, bardzo tanio dostępne. Więc się okaże, że oszukali Lecha. Po prostu Van der Brom wyjdzie, że hej, z moich obliczeń wyszło inaczej. Ja robię wszystko, tak na minimum, pod kreseczkę, żeby mnie tylko nie zwolnili, no bo nie ma argumentów za tym, żeby mnie zwolnić, ale żeby coś więcej zrobić, no to też nie za bardzo. To ja tu tak lubię, tak na minimum. No i się okaże, że mają tak, po pierwsze mniej punktów niż Raków Częstochowa i po drugie zaraz będą grali tyle samo spotkań, co Raków Częstochowa. I Lech Poznań sezon, który właściwie no, mógłby stałe siły wykorzystać, żeby właśnie, hej, wracamy do walki o mistrza i to tak, że ci frajerzy grają w europejskich pucharach, a nie my, no to sobie przespacerował. Co zrobił Raków w zeszłym sezonie przecież. Raków jesienią, no. To my już usiedliśmy przy Wigilii i tak, to co, to Raków mistrzem w tym sezonie. No tak. No, dokładnie, wiesz, też nie spodziewaliśmy się, że zrobi tyle samo, co Raków w zeszłym sezonie, ale wiesz, no jakaś taka przewaga nawet 5 punktów, która nie jest jakaś nie wiadomo jaka, ale już daje ci jakby pole do tego, że pojedziesz sobie gdzieś i przegrasz w Częstochowie. Natomiast Lech ma pole absolutnie do niczego. Lech ma aktualnie pole do pogoni za Śląskiem Wrocław. No jak to nie jest zmarnowana runda bez europejskich pucharów, gdzie, podkreślamy, klub był budowany na walkę na dwa fronty. No to zbudował sobie klub, który jest niegotowy na walkę na jeden front. No gratulacje Lechu Poznań, a transfery, podkreślam, były chwalone absolutnie przez wszystkich w tym okienku transferowym Lecha Poznań. W tym przez ciebie, Jurku, także rzeczywiście to było bardzo dobre okienko Lecha Poznań. Słuchajcie, już Maciej Rozkwitalski i Kuktacz piszą, że znajmy granicę. Pół godziny o takim meczu. Kochani, to dużo. Jeszcze tylko dwa szybkie pytania, ale naprawdę takie szybkie. Rafał Rostkowski uważa, że powinien być karny po ręce Radosława Murawskiego. Damian, ty kiedyś sędziowałeś mecze szóstek, więc jesteś autorytetem sędziowskim. Co o tym sądzisz? A możemy od razu przejść do tier listy pana Zbigniewa Bońka, bo możemy dyskutować kolejne 15 minut. Był karny czy nie było? No bo sędzia jest jak karny gwiźnie. Czyli nie gwiznął, tak? Dobra, no to mamy jasne. Ale szczerze mówiąc, nie widziałem tego. I mówię zupełnie szczerze, wróciłem wczoraj do chaty i poszedłem spać, a na stadionie nie było tego widać, zwłaszcza, że siedzieliśmy z Rokim. No to właśnie już była konwiktorska, tak po prawdzie. Ale tak dla świętego spokoju, bo później się będzie mówiło, że smyk z Poznania to na pewno Zalechem, moim zdaniem rzut karny. Dobrze, więc jest kontrowersja, wyciągniemy to na nagłówek. Smyk, Lech powinien przegrać ten mecz. Oszukana Legia, pisze Damian Smyk. I jeszcze jedno chciałem zauważyć, Josue w wywiadzie dla Canal Plus zapytany, czy to duża presja taki mecz. Jest nowy klasyk, tak jak znamy słynne hasło o presji, którą mają prawo odczuwać tylko pielęgniarki na 7-dniowym dyżurze. Tak Josue, bardziej przyziemna, bardziej realistyczne zdanie. Presję to ja mam w domu. Tak z żoną, coś tam o żonie było i wszyscy, widać w czym jest tajemnica sukcesu Josue. Pan Tofel, proszę bardzo, to układa ci życie. Dobra, zostawmy ten mecz, pół godziny o takim paździerzu, przejdźmy do meczu, który dało się oglądać, czyli Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa. Biorę po 100 euro gąbek od każdego z was i pytam, i słucham państwa.
Ja musiałem sobie ten mecz nadrobić i co więcej, ten mecz nadrabiałem na świeżo, w miarę, po obejrzeniu na żywo, w dość nieprzyjaznych warunkach atmosferycznych, i klasyku Legia Lech. I tak patrzę na ten mecz i mówię, co oni robią? Co, halo, panowie, to tak nie można. No to, to wy w taką grą nigdy mianem klasyka nie będziecie. Jak to tak będziecie dalej robić, a oni tak przez cały mecz. I to najpierw Pogoń, potem Raków. O, to dla mnie ten mecz nigdy nie powinien być mianem klasyka. Zażynanie w futbolu zero, bez sensu. Tak się nie gra w meczach, które są pompowane od tygodnia i stawiane są specjalne studia z, po prostu z adamantium, żeby po meczu, o tym meczu poopowiadać. Poza tym przychodzi te 20 tysięcy ludzi w niedzielę o 15:00, a oni dostarczają jakichś emocji. No co chcesz zrobić w niedzielę po południu? Pierdolnąć się na kanapie, odpocząć, puścić gry małżeńskie. No po prostu chcesz wejść w taki stan zen. A oni emocje, że do końca wynik się waży. Tu strzały, tu kontrowersje, tutaj okazja za okazję, tutaj jakiś szalony zryw w końcówce. Ludzie, dajcie, róbcie to, nie wiem, w piątek wieczorem. To jest dobry czas na to, żeby rozbudzić naród, a nie w niedzielę. W niedzielę to się odpoczywa, leży, wycisza, wpada się w zadumę. To nie jest czas na to, żeby dostarczać, nie wiem, kortyzolu do organizmu. Musisz przemyśleć sobie świeżo usłyszane kazanie, tak? Tak. Ono było, zależy czy byłeś na sumie, czy byłeś rano, ale wciąż, no to jest cała niedziela zadumy. No. Idziesz sobie na mecz, żeby spokojnie przemyśleć i zgadzam się. Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa w inny sposób, ale też zawiodły. Jak wiesz, że jest hit ekstraklasy, trochę się spodziewasz, no to będzie spokojny meczek. Ja rzeczywiście będę mógł na tym stadionie się zastanowić nad swoim życiem, zrobić pomidorówkę. Są takie specjalne stanowiska do robienia pomidorówki na stadionach w trakcie hitów ekstraklasy, bo wiadomo, że warto się czymś zająć na meczu, za wiele się nie będzie działo, a tutaj nikt nie miał czasu. Przyszedł, ale pewnie nie jeden kibic przyszedł, przyniósł Kindla, czy tam nie wiem, książkę Prusta, chciał poczytać, a tu patrzy, Grosicki znowu biegnie, co ja mam robić? I trzyma to, i musi wrócić, dwie karki z tyłu, bo już zapomniał, co tam było. Nie róbcie tak, ludzie, dajcie ludziom przeżywać dzień. Znaczy, jeszcze bym podkreślił jedną rzecz, że chociażby ten mecz ratowała sytuacja taka, że załóżmy akcje to byłyby takie, że Cebula robi z 40 metra wrzutkę na Piaseckiego, on tam gdzieś główką sięgnął jakoś ledwo i no to leciało w stronę bramki, ale Koczokaru złapał na przykład. No to jeszcze, żeby takie akcje chociaż robili. Ale nie, oni w piłeczkę sobie nagle im się przypomniało w niedzielę po południu, że tu trzeba piłeczką poklepać. Ładne nie miało akcje. Kiedy. No dokładnie, nie miało kiedy. Oni sobie po prostu, to tam Pogoń robiła w polu karnym Rakowa w pierwszej połowie, no to po prostu zabawa. No, panowie kochani, no tak nie będziemy robili. Ja rozumiem, Biczaczian wali z 30 metra, Kuluric tam z Grocickim wbiegają na wślizgu, tam trafiają w tą piłkę albo nie trafiają. No jest jakaś emocja, ale przynajmniej tak po polsku, tak jak do niedzielnego obiadu. A tu w ogóle jak, nie wiem, zachodem zapachniało. Ten Szczecin to jednak za blisko jest Berlina. Słuchajcie, zapomniałem zupełnie po ostatnim meczu przeczytać, zerknąć na nasz szanowny czat. Marcin Smyk, jeśli chodzi o chwilę prawdy, był gość, który nauczył się liczbę pi do setnego miejsca po przecinku, tak, takie były wyzwania. Garfit IRL, mecz Legia Lech to największy skam od czasu NFT. Szytom, któż by się spodziewał, że wejście Sobiecha w 92 minucie nie zmieni nic. I Dawid Pawlusek, potwierdzam, widziałem ten fragment Ligi Minus, znaczy to Ligi Minus. Kowal to pięknie podsumował. Tydzień nagrywania, setek programów, artykułów, rozkmin o wielkim hicie ekstraklasy Legia Lech, a tu piłkarze się wy na wszystkim w przeciwieństwie do Pogoni Rakowa. No właśnie, Pogoni Raków, dobry mecz, ale też tutaj zauważył Adam Kaniecki. Ostatnio moda jest, że jak Raków przegrywa, to jest chwalony, a jak teraz zremisował, to część dziennikarzy chyba się z wrażenia coś tam zrobi. Co będzie, jak Raków w końcu wygra mecz? To jest dobre pytanie. Kurde. Kurczę, nie wiem, bo pewnie im 3 punkty dopiszą normalnie w tabeli. No i co jeszcze? No
bo znaczy Raków wygrał mecz, no, ale to fakt faktem to było tydzień temu Zagłębiem Lubin, no to wygrać Zagłębiem Lubin to też tak trochę w sumie tak jak przegrać. Zabrać dziecku cukierka. No, no możesz nie. To zrobić, ale no nie wypada. No, nie jest tak, za to tak. Chwalony, że smaczny był. Tak. Także no zobaczymy. No, jak wygra ten mecz jakiś wreszcie ten Raków, to się dowiemy. No fakt faktem, że znaczy tutaj nie możemy też mówić, bo to bardziej chodzi o europejskie puchary, bo tam nawet były słynne artykuły po przegranej ze Sportingiem, że no, Raków Częstochowa to jest najlepszy zespół reprezentujący Polskę ostatnio w europejskich pucharach. Tak, dobrze Górnik z Romą grał. No kurczę, tak. Że, no, wspominamy dwa mecze, Górnik Roma, Widzew Juventus, no i oczywiście tak. Sporting Raków. Nie, Widzew z Juventusem to na farcie, nie tak jak Raków przegrał ze Sportingiem. Dużo nie było tego heroizmu, tej walki, tego przeciwstawienia się i nie było też, panowie, powinniśmy zrobić z tego pasek, bo wy się śmiecie, że to jest napastnik pracujący dla zespołu. Błyskotliwy napastnik Fabian Piasecki. To powinno iść, wywalmy te wszystkie paski, jakie mamy. Błyskotliwy napastnik Fabian Piasecki. Fragment tego tekstu no, mnie wzruszył. Miałem łzy w oczach, płakałem. Czekaj, ktoś tak napisał? Bo Fabian jest fajnym tak, gościem. No. A, bo wy nie wiecie. Jest to fragment tekstu. Błyskotliwy tak, ja napastnik Fabian Piasecki oraz skrzydłowy Andre Cnac. Tak. Ktoś oglądał pierwszy raz Raków Częstochowa. Znaczy, kurde, jeszcze chłop się podpisał z imienia i nazwiska pod tym artykułem, bo chociażby napisał redakcja, albo redakcja na zlecenie ich z komu, ale no naprawdę, ten artykuł przejdzie do jakiejś takiej, no, klasyki polskiego dziennikarstwa sportowego. Wywiad z dziekanem w wykonaniu, no ten słynny wywiad z dziekanem i to Piaseckim tak, jako błyskotliwym zawodniku. No muszę przyznać, jestem oczywiście ultrasem Fabiana Piaseckiego. Nie jest łatwo, nie jest łatwo. Trochę czujesz się, jakbyś kibicował Widzewowi Łódź i Glasgow Rangers w tym sezonie, kiedy oboje zbankrutowali i wylądowali w czwartej lidze. Ja nie mogę złego słowa powiedzieć na Fabiana Piaseckiego, ale przyznam, że jestem trochę zaskoczony, że znowu wyszedł w pierwszym składzie i zagrał 75 minut w tak ważnym spotkaniu, gdzie... To no... ciekawe, należy podkreślić, bez bramki, wyjątkowo, w tym meczu bez bramki, szczerze, kurczę, aż sprawdzę, kiedy ostatni raz w lidze Fabian Piasecki strzelił bramkę, bo to będzie naprawdę jakieś wyjątkowe spotkanie. Wyobrażacie sobie, że na przykład odpalacie w poniedziałek TVN24 i jest ten na dole ten taki żółty pasek, jeszcze nie czerwony, ale żółty, pilne. Fabian Piasecki, tym razem bez gola. Kurde. To by było coś. No myślę, że tak. Nie, naprawdę. To jest największa to jest sensacja, odkąd Michael Jordan w szczycie umiejętności rzucił kosza i se zaczął w baseball grać. Po prostu takie wydarzenie dla nas to miało miejsce. To miało miejsce, jak ktoś jest Jaroszem, jeśli chodzi o przygody Jordana. Jordan se nagle, będąc najlepszym koszykarzem świata, zaczął w baseball uprawiać. Niebywałe to jest po prostu. Chciałbym kiedyś poczytać więcej o tym. Może Michał Kołkowski kiedyś to napisze, bo to jest temat dla Michała. Dobrze, ale Fabian Piasecki, Julku, ty chyba dopiero zacząłeś ten monolog o Fabianie Piaseckim, tak? Bo tak mi się wydaje. Nie, ja tylko chciałem powiedzieć, że marzę o tym, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek, nawet licząc najbliższą rodzinę, a nawet przede wszystkim najbliższą rodzinę, wierzył we mnie w połowie, w jednej dziesiątej, tak jak wszyscy wierzą w Rakowie Fabiana Piaseckiego. Naprawdę, oni, nie wiem, czy oni już tak po prostu trener z dyrektorem sportowym tak patrzą na siebie porozumiewawczo i wiedzą, że jeden i drugi jest skompromitowany, ale robią taką dobrą minę do złych. Nie, to wpuśćmy Fabiana, na pewno odpali. To mówi, no tak właśnie będzie. Dobrze, że stał z nami na kolejny sezon. I oni go wpuszczają po raz kolejny. No i no, zresztą trochę jak zobaczyłem, że co? W pierwszym składzie Cebula Piasecki duet. No to się chyba Raków nie strzeli 5 bramek w pierwszej połowie. No i zupełnym przypadkiem to wyglądało tak, że pierwszą połowę Pogoń cisnęła ten Raków z Piaseckim i Cebulą. No i zupełnym przypadkiem też Cebula i Piasecki do końca tego meczu nie dograli. No kto by się spodziewał, że taki duet nie zakończy tego meczu rozgrywając 90 minut.
Słuchajcie, jeśli chodzi o Raków, znaczy myślę, że tu obie drużyny można pochwalić. Za inne rzeczy, ale można pochwalić. Tak po prostu Raków mi zaimponował tym, że Dawid Szwarga postanowił zmienić taktykę na drugą połowę i rzeczywiście to wyglądało inaczej. Czasem się tak mówi, ja tu zrobię jakieś zmiany, później tak dostajesz w trąbę. Więc za to ode mnie duży szacunek. Tak jak w sumie weszło też, zauważyło. W zasadzie trudno było wskazać tak ze dwóch, trzech złych zawodników tego meczu. Może Berggren, ale generalnie po prostu bardzo dobre spotkanie. To, co dla mnie zwraca uwagę, jeśli chodzi o Raków, to że Raków ma już i wyjazd w Poznaniu za sobą, i wyjazd w Warszawie za sobą, i wyjazd w Szczecinie za sobą. Więc myślę, że Raków może nawet dobrze kombinuje. Dobra, Liga Europy, odpadniemy sobie, wiosna nasza. To trochę się układa pod taki scenariusz, biorąc pod... I wtedy Lech może żałować, gdybyśmy tylko jesienią nie grali tak, to może by jakoś to było. Mi się w ogóle podoba retoryka, tak, jaką widzę gdzieś na Twitterze czy w rozmowach z kibicami, a propos tej czołówki, tego punktowania, bo kibice Jagiellonii i Śląska mówią, dobra, mamy już tyle punktów, chyba się utrzymaliśmy. I jest nadal patrzenie w dół. Z kolei kibice Rakowa i Legii, co logiczne, mówią, dobra, jest ta średnia punktowa niezła, jest okej. Okay. I na to Lech Poznań wchodzi, spadają te czarne okulary z góry i John Van Den Brom mówi, remis jest okej. Okay. No, nie wiem, o co w tej lidze chodzi, ale wciąż jest to fajne. A propos jeszcze meczu Pogoni, trzeba powiedzieć o tym, Vladan Kovacevic jest zajebisty. No jest w tym zajebisty. Meczu? Tak. No jest zajebisty. W ostatnich tygodniach, nie, tak. Nie wiem, czy to już jest ten moment, by jak co 432 okienko łączyć go z Bayernem Monachium, Realem Madryt, Chicago Bulls i tą ekipą tych z kosmicznego meczu, ale już po przyjęciu Ligi. Damian, Vladan Kovacevic jest w takim momencie, że za chwilę do dziurysku, może zacznę w baseball grać. W tej piłce to już tam wszystko, w baseball będę grał. Ale wyobraź sobie, Vladan Kovacevic wchodzi do szatni Rakowa z tym kijem baseballowym, podchodzi do Dawida Szwargi, ściąga mu tę czapeczkę baseballową i mówi... I am Vladan Kovacevic. Now I am putting this thing into bowl and I'm playing in America. Kurde, chciałem zacząć tę scenę. Netflix, HBO, Amazon, macie robotę do roboty. Robotę do roboty. Film do nakręcenia. O. Nie no, dla mnie Vladan często się myli, ale to, co robił w tym meczu, niebywałe, Jurek. Ale znaczy, moim zdaniem MVP tego meczu, aczkolwiek tak w swoim stylu taka jedna interwencja nie do końca pewna, co tak po strzale wybił trochę, tak. Nie bardzo, więc taki Vladan Kovacevic style był podkreślony, że może jestem MVP meczu i wybronię wszystko, ale jedną taką sytuację, może nie jakąś mega, ale sprowokuje, żeby troszkę adrenalinki było. No ale nie ma się co czarować, że Rakowowi ten remis, no to Vladan Kovacevic dowiózł. O dziwo, a nie Fabian Piasecki po asyście Cebuli. Vladan trochę przeszedł grę jak Damian w tym momencie, bo ja, żeby zrobić sobie kawę, co chętnie bym zrobił, muszę iść dwa pokoje stąd. To jest dość daleko. A Damian ma po prostu w kadrze i cały czas był w programie. Cały czas ma w kadrze czajnik. A posprzątałeś kuchnię? Sprzątasz kuchnię, jak masz program? Czy tak, a dobra, nikt nie zwrócił uwagi. Mam to w dupie, mam to okay. Centralnie w dupie. Mam od tego ludzi. Wstaję sobie o 8:28, akurat pani, która sprząta mnie budzi, mówi, Damian, kuchnia posprzątana. Te pokoje, które są tam, te wszystkie 17 pokoi, komnat i piwnic, które są tam, nie jest posprzątane, ale kuchnia jako element kadru jest posprzątana. Chciałem wam po prostu udowodnić, że to nie jest fototapeta. Właśnie tak myślałem, że to jest że trochę... to nie jest fototapeta, tam można wejść. To jest niebywale... Ja byłem pewien, że to jest w ogóle green screen, że siedzisz w piwnicy, masz green screen z zadrukowanym mieszkaniem po prostu. Przysięgam wam, że na którymś uniwersum Ekstraklasy po prostu zburzę to mieszkanie. I znaczy... wtedy się okaże, że to jednak nie jest green screen. W Warszawie green screen kawalerki,
3000 zł miesięcznie musisz płacić czynszu za green screen kawalerki. Plus media. Plus media, oczywiście. Słuchajcie, chwila jeszcze o Pogoni, no bo Pogoń moim zdaniem klasyk powinna ten mecz zamknąć w pierwszej połowie, ale szokujące, nie zamknęła. No i chciałem zauważyć też fantastyczną formę Kamila Turbo Grosickiego, który znowu dał do pieca. I nawet nie tyle w ofensywie, w sensie w ofensywie też był dobry, ale ja już myślałem, że Kamil Grosicki, który ma 52 albo 53 lata, już teraz nie pamiętam, bo mówię z głowy, a nie z internetu, nie spodziewałem się, że Kamila Grosickiego stać jeszcze na takie zapieprzanie w defensywie. W sensie, wiecie, no, to jest no, jak przychodzi... To było odkrycie tego meczu, masz rację, Damian. Niesamowite, wiecie, no, to jest trochę tak, jak przychodzi taki... 30-letni portugalski rozgrywający, no to on wie, że przez następne dwa lata kontraktu nie zaliczy odbioru. On nawet jakby getry ma cały czas te same, bo nigdy nie przejechał po murawie, cały czas gra w tych czystych i myślę, że Kamil Grosicki dalej w Lasten też będzie takim piłkarzem, który po prostu nie będzie parał się bieganiem w drugą stronę. Jak już kiedyś wykona rzut rożny, to tam po prostu zostanie i powie: Gamboa, tu jestem, może spaliłem, jak będziecie wychodzić, to mnie wynieście, jak już mecz się skończy. A Kamil Grosicki zapieprzał, walczył i może nie jest to powód do chwalenia jakiegoś wielkiego piłkarza, że pobiegł w drugą stronę niż zawsze biegnie, natomiast ja doceniam, bo mi by się nie chciało na przykład. Znaczy... Kamil Grosicki, jeśli chodzi o liczby, ostatnie 9 meczów, 7 bramek i 6 asyst, a i tak największe wrażenie robi to, że wrócił do obrony chociaż raz. Julek, warto było żyć tyle lat, ile żyjemy, żeby zobaczyć Kamila Grosickiego, który wraca za akcją. Bo ja naprawdę, no to jak zobaczyć Neapol po prostu albo coś, nie wiem, zgierz, coś ładnego. Nie, no to wiesz, to trochę jak zobaczyć na żywo Rzym czasów Juliusza Cezara. Tak. To mniej więcej... Nie sądziłeś, że zobaczysz, tak. No nie, nigdy w życiu nie spodziewałem się tego. Przecież nie wiem, czy pamiętasz, jak żeśmy dywagowali i to w zeszłym sezonie, gdzie Kamil Grosicki, uwaga, ciekawostka, był rok młodszy niż teraz. Że przecież on ma zapisy kontraktowe, które jakby mają wpisane dwa powroty na rundę do obrony. Ja nie wiem, czy to były jakieś renegocjacje ze strony klubu, co się stało, czy ten kontrakt został jakoś przedłużony na innych warunkach, no bo to rzeczywiście było coś absolutnie niesamowitego. No i generalnie tym meczem jakby Kamil Grosicki moim zdaniem udowodnił, że totalnie jakby powołanie go na Czechy. Ja daję okejkę. Takiego Kamila Grosicka do tego zbioru bardzo kompetentnych piłkarzy zwanych reprezentacją Polski, ja biorę. Normalnie, na serio. I to jest wielki sukces Kamila Grosickiego, bo pamiętam, jak zaczynaliśmy Uniwersum Ekstraklasy 100 lat temu, to nie byłeś przekonany do warsztatu Kamila, oglądając go co tydzień, oglądając go w takiej formie jak teraz, mówisz, że no kurde, no wiemy wszyscy, jaki wizerunek ma Turbo, ale on po prostu dobrze gra w piłkę w tym momencie. No właśnie, bo teraz... Wiesz, wizerunek wizerunkiem, Chippo Bucks i kebaby z reklamą Mateusza Borka, alright, to nie jest jakiś guru marketingu i również nie zatrudnił ludzi, którzy o marketingu wiedzą cokolwiek i tym bardziej mając wręcz antymarketing, jeżeli chodzi o swoją osobę, moim zdaniem piłkarsko to jest po prostu absolutnie osoba do powołania z Ligi Polskiej, no numer jeden i wręcz bym sobie nie wyobrażał, żeby go w takiej formie nie powoływać, bo ja wiem, że my byśmy oczywiście chcieli, no to na młodych trzeba postawić i tak dalej, no ale gówno, no nie ma młodych. No, takich... Na tych zdolnych z U17, na ich plecach przyszłość polskiej piłki, dobrzy tak. Chłopcy. Tak, i nie ma takich piłkarzy, znaczy potem przejdziemy do jednego piłkarza, który jeszcze z Ekstraklasy został powołany, no ale to sobie tą wisienkę na torcie zostawimy na później. Także w tej formie, z takimi liczbami, z tym, co robił w meczu z Rakowem Częstochowa, Kamil Grosicki, naprawdę piłkarz z Ekstraklasy top, absolutny top. Jak patrzę na Kamila Grosickiego, to po pierwsze uważam, że ta decyzja w dojrzałym wieku, żeby wracać do obrony, jest porównywalna do decyzji no, Michaela Jordana, który decyduje się grać w baseball. To jest tak odważna i szalona, nagła zmiana, wywrócenie swojego życia do góry nogami. A po drugie, jak patrzę na Kamila, to przyznam, jeszcze ze dwa takie mecze i kupię sobie spodnie Chippo Bucks, te przerwane na kolanach i pójdę po kepsa z pestkami dyni
i ananasem. To jest moja miara szacunku do Turbo Kamila Grosickiego. Nie no, lubię go. Wiem, że jest memem, ale dla wielu osób, jeśli chodzi o różne zachowania i wypowiedzi, ale kurde, jeszcze kiedyś zatęsknimy, jak przestanie grać w piłkę, że był taki kolorowy ptak, co szybko biegał. Hubas Bubas, Zenek Martyniuk, pytany o to, czy Piasecki zostanie królem Szwecji. Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. Michał Żuber, wygrać z Zagłębiem to jak zrobić ciasto z jajek ze skrupkami i wytłaczanką, a mąkę, proszek do pieczenia i cukier waniliowy wrzucić z papierkami. Gratulujemy jak najbardziej tego właśnie zwycięstwa Rakowowi, natomiast no tak to jest z Zagłębiem Lubin. Dobrze. Kolejny mecz, świetne spotkanie, doskonale się to oglądało. Stal Mielec, Górnik Zabrze. No, były takie zawody. Mm-hmm. Czy Krystian Gettinger to jest Bartłomiej Wdowik, który nigdy nie miał 22 lat? Po prostu tak, się. Mam wrażenie, że Krystian Gettinger zrespił się w wieku 30 lat w Stali Mielec w Ekstraklasie. Nie ma dowodów na to, że Krystian Gettinger istniał wcześniej. Nie ma. Czy widzieliście jakieś zdjęcie Krystiana Gettingera z wojska? No nie ma. Albo zdjęcie Krystiana Gettingera na prywatce w takim za dużym, zamszowym garniturze? No nie ma. Krystian Gettinger nie istniał przed awansem Stali do Ekstraklasy i nie dam sobie wmówić, że było inaczej. Potwierdzam. Jurku, czy ty masz jakieś dowody na to, że Krystian Gettinger kiedyś był młody? Nie, jeżeli się rodzisz mając 30 lat, no to nie możesz być młody. To tak nie działa rzeczywistość. Także rzuta do Szkurina, kurde, no powstydziliby się tego najlepsi lewy obrońcy świata, czyli Ashley Cole, Roberto Carlos i Bartłomiej Wdowik. No kurczę, tak było to wycyrklowane, tak było to dobre. Chyba tylko Dieguez zaliczył asystę podobnej jakości w tej kolejce, bo kurde, czasami, chociaż Koczerchin też był, no też była dobra, ale innej próby. A tutaj ta wrzuta była no po prostu taka, że Szkurin, który jest najlepszym Białorusinem od czasu ostatniego bardzo dobrego Białorusina, nie przychodzi mi kompletnie nikt do głowy. Sergiej Kriwiec, to nawet on jest tak dobry, że nie spocił się. Natomiast fajnie by było, jakby się spocił przy próbie wymuszania rzutu karnego, bo było to tak naiwne, tak. Ale wiesz co, zostaniemy jeszcze na chwilę przy Krystianie Gettingerze, bo wydaje mi się, że na to zasługuje, a za chwilę o Szkurinie, bo Gettinger ma 35 lat. To jest naprawdę dużo, wiem, bo tyle samo mam. I Gettinger moim zdaniem jest tym lewym obrońcą, mógł być tym lewym obrońcą, na którego czekaliśmy od lat, roki pamiętam. Często mówię, że Gettinger naprawdę powinien trafić do Ekstraklasy, bo dobrze gra w pierwszej lidze, ale w Ekstraklasie mówię, co, lewy obrońca, lepiej sprowadzę Macedończyka z Sutjeski Niksić. Ma wychowane w Akademii Dinama Zagrzeb. I Gettinger nigdy nie trafił. Przyszedł tu już po 30 i okazało się, że dobry gość. Ciekaw jestem rzeczywiście, co by było z Krystianem Gettingerem, gdyby zaistniał w Ekstraklasie w takim wieku, jakim Wdowik. Bo ja wiem, że miewał już się mówiło, że Gettinger już może trzeba go pożegnać, tak? A tu znowu ten sezon, 2 bramki, 3 asysty, znakomity mecz z Górnikiem Zabrze. Brawo pan Krystian, szacuneczek. To jest taki ligowiec, który czasami bywa irytujące, ale jak spojrzysz na całą jego karierę, to coś jest tutaj interesującego, nad czym można zawiesić, nad czym można się zastanowić, jak nad kazaniem z niedzielnej sumy. Znaczy, ja jeszcze bym też podkreślił jedną rzecz. Oczywiście to pan Gettinger, który wyrósł w tym meczu na MVP, ale generalnie cała ta strona Stali Mielec, która po pierwsze dawała asysty, a po drugie jakby była bardzo solidna w obronie, bo jakby całe problemy Stali Mielec to był Esseli, który był po drugiej stronie, no to tridente Leandro Gettinger Wołkowicz ma symboliczne razem 104 lata. Także to jest bardzo przyszłościowe, myślę, że strona Stali Mielec. Jak w trójkę dobiją do 150, no to już można pomyśleć o tym, żeby jakiś młodych na ich miejsce zacząć wprowadzać, ale to jest coś naprawdę wspaniałego, jak Stal Mielec potrafi zbudować kadrę.
to o tym powinno napisać się, nawet nie magisterkę, bo taki szczyt, co pisze magisterkę, to gówno o życiu wie. Doktorat albo profesurę na podstawie budowa kadry Stali Mielec co sezon. Ale Stal generalnie ma kilku takich piłkarzy, którzy dla mnie są trochę wyrzutem sumienia polskiej piłki, właśnie typu Gettinger i też Maciej Domański, bo ja zawsze, jak patrzę na Macieja Domańskiego, który pewnie miałby skład pewny wyjściowy 11, kilku klubów zdecydowanie zasobniejszych, jeśli chodzi o finanse od Stali i zawsze sobie tak myślę, kurde, a może on zimą gdzieś trafi albo latem weźmie go jakiś tam lepszy, bogatszy klub, a później sobie i mówię, zagra tam z dwa sezony, później no może nie kadra, ale wyjedzie do tam Mozzarelli Prosciutto do Serie B albo chociaż do dobry klub, dobry, dobrze tak. Szkolą, Mozzarella Prosciutto, świetnie tak, szkolą tak. Młodzież. Kiedyś grał tam Balotelli. I tylko sobie później wchodzę na Transfermarkt i sobie przypominam, że Maciej Domański jest już grubo po 30 i raczej nie wydarzy się to. Może kiedyś razem z Grosickim będą wracać do obrony w tym samym wieku. I ja się pytam, Macieju Domański, gdzie ty byłeś? Był w Rakowie, ale Papszym go nie chciał. I... No więc właśnie. I... No ale przed Rakowem też istniał, chyba że Maciej Domański po prostu zrespił się w wieku tam 28 lat. Bardzo możliwe. Evelyn pisze, że Pancetta Calcio, lepszy klub. Zapraszamy was do pisania klubu, waszych ulubionych klubów Serie A. Jeszcze w temacie Gettingera. Gettinger, Puchar Ekstraklasy. 16 listopada 2007 roku, czyli 16 lat temu, czyli jest podobno dowód, że był młody. Był to mecz Odra Wodzisław Zagłębie Lubin w Pucharze Ekstraklasy, czwarta kolejka. Sędziował Adam Liszmański, sami starzy przyjaciele. W kadrze Odry Jan Woś, Dariusz Dudek, a w Zagłębiu Lubin Dariusz Jackiewicz. No więc tutaj Gettinger 2 minuty i te 2 minuty przesądziły, że już później nie zrobił kariery wielkiej w piłce. Ale tak, chyba tyle, jeśli chodzi o Domańskiego czy Szkurina. Czy Julku, chciałeś coś o swoim ulubieńcu Domańskim powiedzieć? Nie, no tu nie ma co, wiesz, bić pianę. No wszyscy wiedzą, że to są wybitni piłkarze, którzy... Moim zdaniem, jak Damian miał jakieś takie wizje, że Domański gdzieś odchodzi, nie, Domański jest rośnięty z koszulką w Stali Mielec, myślę, że on w każdym innym klubie by po prostu... To jest jego skóra, to nie jest koszulka tak, już nawet. Tak, dokładnie. Dlaczego myślisz, nie zmieniają się Stali Mielec sponsorzy ani strategiczni, ani koszulkowi, bo Domański ma taką skórę i ta koszulka już zostanie ze Stalą Mielec, ten wzór do końca życia. Ale trzeba przyznać, że świetna reklama, tak mnie przekonała Stal w tym meczu, że aż kupiłem usługi tego PG, co tam się reklamują. Przekonali mnie, muszę przyznać. Gratulacje. Szkurin to ciekawy przypadek, bo rewelacyjny napastnik, ale co on chciał zrobić przy tej akcji, gdzie miał na nodze 3-1? Tak dawno nie widziałem, żeby ktoś tak walczył o rzut karny, mając dobrą sytuację. To tak jakbyś trochę szedł sam na sam i widzisz, kurde, nie mam nikogo. Poczekam na kogoś, żebym mógł udawać, że mnie sfaulował. Nie będę strzelał. Niesamowite. Szkurin stracił trochę mojej sympatii, bo Leszek, moment, bo halo. Ty krytykujesz człowieka, który w Stali Mielec strzela więcej bramek niż Fabian Piasecki w Rakowie Częstochowa strzeli przez najbliższe 50 sezonów, bo rozumiem, że tam zostanie. No okej, okay, no... Fabian ale... w Stali też strzelał. Mhm, tak. Fabian, wiesz, kiedy Fabian ostatni raz strzelił? W kwietniu. I wiesz komu? Lechii Gdańsk. Taki to jest wspaniały napastnik tego mistrza Polski. Także proszę mi pana Szkurina tutaj nie krytykować za jedną głupią sytuację, jak ten chłop robi w międzyczasie 50 wybitnych sytuacji, bo albo zrobi ci asystę, albo ci strzeli bramkę, która pozwoli wygrać mecz. Więc okej, jedna głupia sytuacja, ale pana Szkurina proszę zostawić w spokoju, a jeżeli już mówimy o panu Szkurinie, to mi się bardzo podoba i ten mecz pięknie to pokazał, że inne kluby, napinki, sranie w banie, jesteśmy Raków Częstochowa, szukamy napastnika, taki mamy scouting, normalnie Ryanaira mamy bilety ile chcemy, se możemy lecieć do Malagi, jak będzie tanio oczywiście, a do Irlandii, bo tam też są, wszystko robimy. Stal Mielec, słuchajcie, za tydzień startuje liga, brakuje nam bramkarza młodzieżowca i napastnika. Moment,
Za chwilę są. Kochalski, Szkurin, gwiazdy tego meczu. Raków Częstochowa się zesra jeszcze z tymi swoimi skautami przez 10 lat i nie wyciśnie jednej dziesiątej tego, co tam panowie ze Stali Mielec, pan prezes robi dwoma telefonami. Albo szczerze, to już pewnie robi jednym, bo dzwoni do jednego agenta i mówi, dobra, to tam dawaj mi tego Kocharskiego i Szkurina. Tylko szybko, bo za tydzień startuje liga. Ja zdradzę wam tajemnicę Stali Mielec. Po prostu mają kody. Wciska pan Jacek Klimek tyldę i wpisuje no police please i wyskakują napastnicy za pół darmo z trzecioligowców z Łotwy. Wpisuje professional kit i się pojawia bramkarz, który był skreślany w wielu polskich klubach, ale ma naprawdę duży talent i przychodzi i broni wszystko, zostaje bramkarzem sezonu. Niebywałe jest, że to znowu się udało Stali Mielec. No, ja lubię oglądać te Stali Mielec, oni nawet potrafią fajnie zagrać, są sympatyczni. Wiesz, co jest najlepsze w oglądaniu meczów Stali Mielec? Fakt, że te mecze są w Mielcu i można pooglądać tę straż pożarną, co stoi z lewej strony. Ja mam pytanie do mieszkańców Mielca. Czy ta straż kiedyś odjeżdża? Ta, co stoi z lewej strony zawsze, jak Kanał Plus pokazuje te mecze. Czy ona jest po prostu eksponatem? Ona jest tą koszulką Stali na Domańskim, tylko jest strażą pożarną na stadionie Stali. Fascynuje mnie to. Nie będę ukrywał, jak zaczyna się transmisja, to czekam na ujęcie szerokie, żeby zobaczyć te samochody z lewej strony w transmisji. A co do napastników, kurde, podtrzymuję moją teorię o granulacie dla napastników, że oni ściągają losowych gości, oni nazywają ich dla beki, no bo no Szkurin, Hamulić, no brzmi to trochę tak, no jakby na przykład Smyka mieli w ataku, też by brzmiało to jak dla beki. Karmią ich pewnie tym anchois, czy tam tymi krewetkami Stali Mielec, które mieli w sklepie klubowym. No i oni strzelają. Hamulić strzelał, Piasecki strzelał, teraz Szkurin strzela. Że oni by pewnie wzięli tego Piaseckiego, znowu wypożyczyli na rok, to by chłop by miał tam double-double i se później poszedł grać w baseball, bo już nic nie musi. No jak ja się obawiam, że Stali Mielec... Triple-double. Jeszcze, czego można mieć triple w klasyfikacji kanadyjskiej? Żółtych kartek. Nie, słuchaj, myślę, że miały obronione strzały, bo jeszcze by wracał na rożne na bramkę i wybijał z głów. Także tak by było. Ja jeszcze w kontekście Stali Mielec i ostatnich zawirowań Kiereś Won, Kiereś niegodny tak. Trener Stali Mielec i tak dalej. Chciałem powiedzieć, że ten zwalniany trener, niegodny Stali Mielec, właśnie ma 10 miejsce w lidze i 1/8 w Pucharu Polski. No kurde, rzeczywiście, jak na Stali Lechu Mielec... Ojża. Lechu Ojża by zrobił puchary z tego. Moim zdaniem rzeczywiście, jak na Stali Mielec, Kiereś out. Jak długo Kiereś będzie trzymany w tej Stali Mielec? No 10 miejsce i 1/8 Pucharu Polski. No przecież jak na takie warunki, które dostał, na taką ekipkę, to ja nie wiem. To jest tam co drugi jest tak utalentowany, że przed chwilą rzucał piłkę i grał w baseball. Dokładnie, moim zdaniem pytanie jest... Stali grała w zeszłym roku jeszcze w Nowym Jorku i oni po prostu po przerwie wrócili. Przecież Esseling, czy Esseling nie brzmi jak miotacz z baseballa? No tak. Totalnie brzmi jak miotacz. No a ja jeszcze do ogródka pana Kieresia chciałem wrzucić, że tak. 10 miejsce, 1/8 Pucharu Polski. A gdzie jest drużyna Stal Mielec Baseball Club? Przepraszam bardzo, mając tylu zawodowych baseballistów, nawet nie zrobił drużyny i żeby chociaż z New York Yankees zagrali sparing. Ja nie mówię, że od razu muszą iść do ligi. Do ligi w przyszłym sezonie, bo może będzie akurat miał przed sezonem 12 do gry w piłkę nożną oczywiście, bo do baseballa to nie będzie miał żadnego. I wtedy dopiero do ligi, ale chociaż zimą jakieś tournée po Stanach Zjednoczonych. Pojechać, zobaczyć też jakby tą ziemię obiecaną baseballa. Nic. Kiereś out, Kiereś won. Tak, myślę, znaczy, że to jest... Teraz powinni przygotować jakiś nowy baner, bo było Kiereś won na siedzibie klubu. Aha. To jaki teraz? Kiereś, w sumie to zostań, jak już jesteś, bo nie wygląda tak źle.
przepraszamy, ale też nie do końca, bo jak ci będzie gorzej szło, to znowu będzie won, ale na razie jest okej. Taki dłuższy baner bym dał, chyba że macie inne propozycje. Zastanawiałem, jakby to było malowane na tym prześcieradle, no. Czy takimi farbkami tymi olejnymi, czy co? No właściwie cieszyłbym się, gdyby ten transparent wisiał to kiedyś won, wisiało tam dość długo i chciałbym zacząć taką fotorelację, jak Kamil Kieresz przynosi pod ten transparent drugie prześcieradło i ma napisane again, albo znów. O, po prostu, tak. I tylko Kieresz won i dowiesza to again. I takie zdjęcie Kamila Kieresza pod tym transparentem. Szczerze, byłbym fanem. Jeszcze jakby dodał po przecinku młode człowieku, to oświadczyłbym się Kamilowi Kieresiowi. Słuchajcie, ale... Kieresz won again, przecinek young man. Ale pięknie Evil Dean, nie wiem czy do tego też nawiązujecie, ale Evil Dean, no Kieresz wygrał, wszystko się zgadza, można pisać po angielsku won, Kieresz won, to było po prostu po angielsku, angielski kibic Stali Mielec zagrzewał Kamila Kieresza do walki, Kieresz won, brawo, brawo. No, tam jest bardzo też kreatywny dział, znaczy chciałbym powiedzieć, że dział, bo to jest jeden człowiek, który jest Stali Mielec odpowiedzialny właśnie za marketing i komunikację i parę innych rzeczy, to muszę mu podrzucić ten pomysł, bo Stal Mielec fajnie potrafi się promować też w social mediach, więc to jest absolutnie do wykorzystania. Słuchajcie, chwila z czatem. Marcin Smyk, ogłaszałem, żeby szukać waszych ulubionych klubów Serie A. Marcin Smyk, Piccolo Cinquecento Calcio, świetny zespół. Vincenzo Montella, wychowankiem, to warto podkreślić. KR Waffi Toster, Carbonara Mascarpone, no klasyk, to jak Juventus. Tak jest. Ted Emen. Mistrz Włoch, to warto nadmienić. Tak, Ted Emen, Grappa z Giesz, no polska taka odnoga rzeczywiście. I no, Grappa Diafrena. To bardziej Bałkany. Grappa, od razu czuć pewien smak, nie jest to smak soku. No idea for a name. Parmegiana di Malenzane ma najlepszą primaverę, potwierdzamy. I Mietczyński sportowo chuje wypuśćcie mnie z szafy. A nie znam tej ekipy, ale to jest AAS, czy jak to jest? Mieciu dzisiaj powiedział, że miałby czas od 9.30, a zawsze gram od 8.30, także spodziewajcie się Miecia. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu na kanale, w jakimś innym programie może, jeśli znajdzie czas. A co? Miecia powiedział, że ma czas dzisiaj, a my powiedzieliśmy, ale my nie mamy. Nie no, Mietek, nie będziemy robić programu, daj spokój. Odpala telewizor. Jak? Co gol transmituje na żywo? Górnik Zabrze przegrał mecz i moim zdaniem nie ma w tym żadnej sensacji, choć Stal grała w dziesiątkę przez jakiś czas, no bo Górnik nie jest tak dobry, by wygrywać dużo meczów, a ostatnio wygrywał dużo meczów, no po prostu dla mnie to jest tyle. Górnik Zabrze jest na 8 miejscu, no szczerze, czego Górnik Zabrze może oczekiwać od aktualnej rzeczywistości niż 8 miejsca? Moim zdaniem to i tak jest bardzo wysoko jak na nich. No przegrali, no bo kurczę, to jak grasz z Stalą Mielec, z Kieresiem, Szkurinem i Kocharskim, no to co masz? Wygrać? No wiadomo, że nie. No. Moja opinia, to jest moja teza, ja się z nią zgadzam. Górnik Zabrze to jest Nowa Krakowia, czyli środek tabeli, czasem wygrają, czasem przegrają, ale... Czy to jest wielkie wydarzenie, tak żeby rozmawiać? Niekoniecznie, więc to jest moja teza, będę jej bronić co tydzień. Drugie, ale to już bardziej spostrzeżenie, Kryspin Szcześniak, Górnik Zabrze nie był jedynym klubem z Ekstraklasy, który był nim zainteresowany w tym okienku transferowym i to mnie szokuje, bo... Ja wiem, ostatnio Miłosz Stępiński w rozmowie z Łukaszem Olkowiczem tam mówił, że no generalnie to stoperów młodych to nie ma, nie będzie. Malował takie przerażające obrazy, taki Polski bez stoperów, taka wizja apokaliptyczna Polski bez środkowych obrońców, względnie młodych. Ale czy Kryspin Szcześniak na tym bezrybiu powinien być rakiem, który jest rybą? Niekoniecznie. W sensie nawet to nie róbmy z tego raka ryby. To? Ja chciałem tylko skorygować delikatnie opinię
Damiana, jeżeli chodzi o Górnik Zabrze, Krakowią, środek tabeli, raz wygra, raz przegra. Ja się zgadzam, ale do pewnego momentu. Chyba że wróci Lukas Podolski, to wszystko w trąbę i rozpaczliwa walka o utrzymanie. Właśnie, ja żałuję, że Górnik tego nie wygrał z jednego, bo generalnie sympatyzuję ze Stalą Mielec. Jeśli zainstaluję sobie FM-a, to będę grał znowu Stalą. Ale żałuję, że Górnik tego nie wygrał, żeby poczytać takie gratulacje Lukasa Podolskiego dla drużyny po tym meczu. Brawo zespół, znowu beze mnie wyglądaliście 10 razy lepiej niż ze mną. Jokota beze mnie, kurde, chciałbym zagrać w takim mecie jak Jokota jeszcze kiedyś. Ekstra. I żeby Jan Urban znowu mówił, nie no, no tak, no Lukas jak wróci, to będziemy tak wygrywać, jak teraz nie wygrywamy. Tego żałuję tylko, natomiast no myślę, że to musiało nastąpić. Znaczy, szczerze mówiąc, to taka patowa sytuacja, bo no przecież prawda jest taka, że już nikt tego, znaczy, no nie chce nikt tego Podolskiego w tym Górniku, no bo oni wyglądają naprawdę z nim 1000 razy gorzej, no ale z drugiej strony to jest taka legenda. No, tak na dobrą sprawę najlepszym byłoby opcją, jakby Lukas Podolski zadecydował, że tej zimy no muszę troszkę zmienić klimat, albo nie wiem, kończę karierę, albo nie wiem, jadę do Terbes Posporu, do drugiej ligi tureckiej, whatever, bo no Górnik Zabrze z Podolskim, a Górnik Zabrze bez Podolskiego, no to w ogóle moim zdaniem dwa inne zespoły. I ten z Podolskim wcale nie wygląda lepiej. Mógłby powiedzieć, że nie wiem, ma 8 do zrobienia i go nie będzie pół roku, bo strasznie opuchnięty jest. Coś takiego. No, jakby sobie Górnik zapewnił utrzymanie, to by zagrał takie 2 pożegnalne mecze, a Górnik sobie szybko zapewni utrzymanie, bo z tą grą będą w środku tabeli i z tymi Beniaminkami, no to utrzymanie będzie pewne na etapie marca, bo to jeszcze wtedy na pożegnanie 2-3 mecze i już może się rozstać tak w pełni, ten zbudują mu tam, nie wiem, co trzeba zbudować na pożegnanie. Węgla mu dadzą. Darek Białek. Panowie, słyszeliście o zamieszaniu z panią Mańką Szulik, gdzie pracownicy miasta i boty komentują na FB wyniki Górnika i chwalą, jak to jest świetnie zarządzany klub. Nie wiem, czy to prawda, ale chciałbym, żeby była, bo to dostanę się śmiesznie. W sensie, któryś z profili kibiców Górnika ujawnił to i tam są w ogóle cudowne, wiecie, jak robisz troll konto, to już weź jakieś zdjęcie, nie wiem, jakiegoś sąsiada, nie wiem, ukradnij sąsiadowi, a tam są takie chamskie sztoki, takie chamskie, wiecie, taki Mariusz w lat 24 w najlepszej koszuli z zębami za 40 000 euro i pisze, tak jest, ja jako fan Górnika bardzo cieszę się z tego, że nasi młodzi chłopcy radzą sobie aż tak dobrze. No i takich 40 takich Mariuszów lat 24 w idealnych koszulach z zębami za 40 000 euro. Kurde, ja nie wiem, czy ten rynek fake kont jest aż tak słaby, ale jeżeli jest aż tak słaby, to chyba czas rzucić dziennikarstwo sportowe i zająć się produkcją takich botów, bo wydaje mi się, że nie stoją one na tak wysokim poziomie, żeby nie było można przebić tego po prostu jakością i zarobić trochę więcej na tym. Pan Perso, zdjęcia z watermarkami na twarzach, po prostu to są właśnie te. Nie znałem tego faktu, brzmi fantastycznie. Słuchajcie, jedno pytanie, chwila dygresji. Jakob K. Damian Smyk, czy jesteś dumny z siebie, że udało ci się zbliżyć do uniwersum ekstraklasy Tomka Wiejskiego? Co to ja za weekendowa sprawa, bo ja tak średnio znam. W sensie, wczoraj ktoś mi to uświadomił, nawet widziałem, że Mietek tam się włączył i to jest podobno jakiś taki... Ja nie wiem, czy to jest dziennikarz, to jest jakaś persona na Twitterze. To jest byt! No... Ja muszę się w tą uniwersum wgłębić, aczkolwiek za dużo jakichś różnych uniwersów mam teraz na głowie, ale wydaje się to zabawne. Nie chciałbym pana Tomasza jakoś tam deprecjonować, bo nie znam, ale wydaje mi się to uniwersum zabawne i jak pisano mi o tym, że będę siedział w wolnej Polsce, a to już niedługo, to w sumie to jest dobra propozycja, bym sobie odpoczął, wyspał się. Coś poczytał. Wciąż będziesz mógł program nagrywać, bo robimy streamy, także po prostu spod celi będziesz nagrywał. To będzie ciekawy taki plot twist. Tak. To chyba tyle o tej twojej przygodzie. Tak, teraz... bo ja nie znam. W sensie ja bym się rozgadał, pożartował, tylko ja cholera nie znam Tomasza Wiejskiego i nie do końca wiem, kto to jest, ale obiecuję, że się wkręcę.
Tak, dobrze. To czas na mecz Korony z Jagiellonią. Julku, byłeś wywoływany przez tutaj czat, żeby skomentować jako pierwszy mecz Korony Kielce, którą podobno szkalujesz. Dawid Pawlusek nawiązywał do tego. Świetny mecz. Bardzo mi się to dobrze oglądało. Świetny mecz Korony, świetny mecz Jagiellonii. Kawał futbolu. No jakby tak wyglądał tak zwany klasyk, to byśmy się wszyscy tutaj naprawdę na brązowo wiadomo co zrobili. Pomalowali tutaj ściany, bo to ładny tak, kolor jest. Tak, dokładnie. Włączyłem go na świeżo po paździerzu Lubin Widzew i mówię, kurczę, ale wspaniały futbol. I oba zespoły chcę pochwalić, nawet bardziej Koronę, bo chyba Korona miała troszkę więcej argumentów, żeby to wygrać, ale no niestety nie udało się. I jedna drużyna i druga, mega jakościowy futbol, bardzo fajny pomysł na to wszystko. Bardzo mi się podobał ten mecz. Naprawdę to powinien być klasyk. Klasyk, bo nawet mają takie same barwy. Klasyk żółto-czerwonych barw. I absolutnie ten mecz był klasykiem tej kolejki i spełnił wszystkie wymagania co do klasyku. Zwroty akcji, futbol ofensywny na tak, bardzo ładna piłka, no, akcje, kartki, wszystko. Ja nie widzę przeszkód. Ustalmy od dzisiaj, że Korona Jagiellonia to jest klasyk, którym żyje cała Polska. Ale wyobrażacie sobie to? Zbliża się ten mecz. W środę program specjalny Kanal Plus emituje. W czwartek meczyki mają live'a. W piątek 4-godzinne pasmo w kanale sportowym. Łączenia z Kamilem Kuzerą. Kurde, ja bym to oglądał. I to jest ten moment, kiedy ta piłka też wychodzi z tego swojego Pawlacza, czyli tych takich sportowych, ale w wiadomościach na koniec, już po informacji, że Papuga jeździ na nartach wodnych, taki śmieszny filmik, to również właśnie informacja, że zbliża się naprawdę klasyk i są wypowiedzi ze znanymi kibicami. I na końcu przenoszą się do tego małego studia, które jest tam dalej, a tam Maciej Korzem już pod krawatem z Justyną Pochankiem mówi, że zaraz przejdziemy do faktów po faktach i będziemy o tym klasyku rozmawiać. Dokładnie tak, ja to widzę absolutnie. Te wielkie szlagiery z przeszłości, Korona Jagiellonii, trzeba umówić te pamiętne mecze, ale tak, nie ma co szydzić, bo fajne spotkanie. Ja uważam, że są to derby drużyn, na które latem nikt nie stawiał, że zrobią dobre transfery, bo nie za bardzo są pieniążki, ale okazuje się, że za kasztaniaki z zeszłej jesieni i papierki po lodach ekipa można zmontować naprawdę dobre drużyny piłkarskie, bo to udało się zarówno Łukaszowi Masłowskiemu, jak i Pawłowi Goleńskiemu. To są wielcy wygrani tej rundy i ten mecz też to potwierdził tak naprawdę. Tak, no tak. Umówmy się, jeżeli chodzi o transfery, to żeśmy się bardzo jarali rzeczywiście i transferami Lecha, i transferami Legii, i transferami Rakowa, no ale ludzież kochani, tego Elitima, no to chyba każdy by wymienił na Remakl w tym momencie, bo ten Elitim to nie wiem co on robi, ale w piłkę to gra, ale chyba weekendowo na Lidze Szóstek, bo na pewno nie zawodowo. Naprawdę wychodzi na to, że najlepsze transfery zrobiła rzeczywiście Jagiellonia, to na pewno. No ale ta Korona rzeczywiście też nie wygląda na tym tle słabo, bo ci zawodnicy naprawdę fajnie grają. No. Fakt, że jakby Korona dopiero zaczyna teraz wyciskać z tego składu jakieś punkty, no bo start, umówmy się, no nie był zbyt fajny, ale no kurczę, taki Remakl, stary, za Remakl chodzi za Akon. No tak, a za Remakl masz Deakonu. No to się okazuje, że tu środek pola to ma Korona mocniejszy niż Legia Warszawa aktualnie. Nie wiem, czy aż Legia, ale na pewno jest to bardzo fajny środek pola. Jestem wielkim fanem, zresztą zarówno Nono, jak i Nene, ale Nono jest kozakiem i właśnie masz tego Martina Remakl, który po prostu świetnie gra, a przyszedł, no wiesz, to i Hofmeister jeszcze. Hofmeister, ja wiem, że to nie jest jakiś super piłkarz efektowny, ale jak się na niego przyjrzysz, Damian pewnie przeanalizował na jakichś Y in statach, dlaczego Hofmeister to jest najbardziej niedoceniany ligowiec, ale rzeczywiście ten środek pola w Koronie wygląda kapitalnie. I ja chciałem zauważyć, że Korona nie przegrała od 7 kolejek meczu. To już jest dużo, to naprawdę długo. Tak sobie myślałem, jak oglądałem ten mecz, że to jest chyba najbardziej, bo wiadomo, gdzieś z tyłu głowy mogliśmy przypuszczaj, że Śląsk będzie liderem po 15 kolejkach. Jakby
mogło się to zdarzyć, ale nie mogło się, nikt z nas się nie spodziewał, że oglądając mecz w połowie sezonu pomyślisz, kurde, lubię linię pomocy Korony Kielce, a teraz patrzysz Remakl, Deakonu, przecież jak Nono, przecież jakby tam jeszcze Łukowski grał, kurde, to była... Jezu, no właśnie, czekam na tego Łukowskiego, kiedy on wróci. Kurde, ale nieironicznie, to jest tak, jakbyś pomyślał, tak podoba mi się kreacja środkowych pomocników Warty Poznań. No, nie powiesz tego, nikt nigdy tego nie powiedział, nawet Fryderyk Szerwkę, który przed wojną jeszcze strzelał dla Warty, mówił, nie, ci nasi pomocnicy to dotarcia chrzanu, ja sam wszystko walę z dużego palucha, a doszliśmy do momentu, gdy no, jakby był fanpage na Facebooku pomocnicy Korony Kielce, polajkowałbym, nawet dodał do obserwowanych. Nie, no kurczę, ten Dekonu wchodzący z ławki, ten Łukowski, o którym teraz przypomnieliście, że on jeszcze jest gdzieś daleko, no to jest tak, jak już, jak ten Łukowski wróci, to trochę jak Real kupował Owena. No już masz Morientesa z Raulem, jeszcze Ronaldo. Po co ci ten Owen? Bo jesteś Galacticos i Korona to Galacticos na miarę naszych możliwości, jeśli chodzi o środek pola. Super środek pola i no Hofmeister, Nono, Remak. To jest Krzyżycki, tak naprawdę. Krzyżycki, którego wiecie, ogląda, włączasz losowy mecz pierwszej ligi sprzed 4 lat, tam na pewno gra Krzyżycki. W losowej Odrze Opole na pewno jest Krzyżycki. Tak. No, jeżeli chodzi o po pierwsze, że ta druga linia jest fajna, po drugie, że no tak, Korona fajnie gra w piłkę nożną. No, spodziewaliście się tego, że powiecie, ja spodziewałem się wszystkiego, że Korona zarażnie tą ligę, jak trzeba będzie, że utrzyma się w jakiś, nie wiem, rozpaczliwy sposób, że nie wiem, że będą bandą świrów czy innym tym, ale że Korona będzie grała fajną piłkę, no to bym, powiem szczerze, przed sezonem to jest takie porównanie, że wczoraj, nie wiem jakim przypadkiem, ale obejrzałem trailer filmu, który, uwaga, pewnie nie wiecie, że taki będzie, ale niestety będzie, będzie film Fuchs 2. No i oglądasz ten trailer, tam główną rolę gra Maciej Musiał, są odświeżone kotlety w postaci, znaczy nie kotlety, ale jest Sztur, który grał w pierwszej części, Gajas, który grał w pierwszej części, no i wiesz, że to będzie gówno. No i no, nie spodziewasz się niczego dobrego. No i po Koronie Kielce przed sezonem, no każdy się spodziewał, że to będzie Fuchs 2. A to się okazuje, że to nie jest Fuchs 2, tylko że to jest w ogóle ten, Interstellar. No to jak to się stało? Co ten pan Kamil Kuzera nagrzebał w tej Koronie, że z Fuchsa 2 zrobił Interstellar? Nie, znaczy... ale ja się zgadzam, bo nawet ten ostatni sezon, tak, kiedy Kamil Kuzera był porównywany na skali najlepszych trenerów w historii do Helenio Herrery, ale z szansami, żeby go przeskoczyć, no to mówiliśmy, ok, takie historie na przestrzeni jednego sezonu się zdarzały, ale to drugi sezon, żeby znowu to powtórzyć, to zapytajcie Piotra Tworka, zapytajcie jeszcze kilku takich, co robili takie rewelacyjne wyniki na przestrzeni jednego sezonu. A tu Kuzera, ups, I did it again, bo dzisiaj dużo o popkulturze wysokiej, o Interstellar, to też tu wtrącę swoje 3 grosze. I to też jest fajny przykład na to, że jak piłkarz, którego dobrze pamiętamy z boiska, zostaje trenerem, to myślimy, że jego drużyny będą grały w identyczny sposób, jakim on był piłkarzem. Nie wiem, na jakiej zasadzie to ma działać. Na zasadzie, no nie wiem, że Kamil Kuzera upuszcza sobie krew takiego twardziela boiskowego, który grał w ślizgiem i łokciami i tak jak w Królu Lwie z żyły sobie upuszcza i podchodzi do każdego piłkarza i robi mu taki znak na czole i oni grają w ten sam sposób. No nie do końca tak to funkcjonuje. Otóż można mieć różne metody treningowe, założenia taktyczne, mikrocykle, więc my tak trochę żyjemy, że jak Andrea Pirlo był piłkarzem typu widzę wszystko, piłeczka chodzi, tu krosik, tu diagonalne, tutaj jest wolniaczka, a jak Kuzera był takim, no przepraszam panie Kamilu, jest pan bardzo dobrym trenerem, więc mogę powiedzieć po jednym komplemencie, był takim zdrowym chamem na boisku, jego zespoły też będą takim 11 czy nastką piłkarzy zdrowych chamów. Niekoniecznie można zamienić. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Ja ci to wytłumaczę w prosty sposób. Już nawet nie chodzi, bo idę o zakład, że 80% ludzi, którzy
nie wiem, komentują w jakiś sposób mecze Korony Kielce, czy tam piszą o Koronie Kielce, już nie pamiętają gry Kamila Kuzery, bo to było naprawdę dawno temu i jakby to się zatraca w pamięci, to jest naturalne, no, nikt nie pamięta, nie wiem, jak grał Rafał Siadaczka, no bo dlaczego ktoś miałby to pamiętać. Cały problem tego Kamila Kuzery, że jest postrzegany właśnie jako trener, który z Korony zrobi bandę siłaczy, chamów i w ogóle tego, jest jego po prostu styl ubioru. On na meczu, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, miał założoną normalnie komin, tak, kurtka, flaga biało-czerwona, bo to było święto 11 listopada, była na ramieniu i to jest tak, że do po prostu my niby już jesteśmy w Unii Europejskiej dawno i tak dalej, a my jesteśmy jednak trochę, my jesteśmy, dłużej byliśmy w bloku wschodnim niż byliśmy w Unii Europejskiej. My mamy jeszcze trochę tą mentalność, że to jest tak, że jakby Kamil Kuzera poszedł teraz, kupił sobie garniaczek od Armaniego i płaszczyk od jakiegoś innego Versace'a i zrobił sobie, zapuścił troszkę włoski i tak zarzucił na bok na żel, i wyszedł w garniturze, tak, no, dokładnie tak jak nie Leszek, jakby tak zrobił, jakby popatrzył na Leszka i poszedł do fryzjera i powiedział odwrotnie niż Leszek i wyszedłby do tego, na konferencję i jeszcze powiedział ze dwa słowa po angielsku, albo wtrącił jedno zdanie nauczone na pamięć po hiszpańsku, to by wszyscy powiedzieli, Boże, co za taktyk, kurczę, z takim garniakiem, to musisz być taktykiem, to ty siedzisz nad taktyką, ty wiesz wszystko o technice, o taktyce, ten. No a skoro pan Kamil Kuzera jest w kominie naciągniętym na nos i flagą biało-czerwoną, no to każdy, ten to tak, każe im biegać, w ślizgi robić, kopać szczuba i ewentualnie faulować. Czyli pan Kamil Kuzera to jest wybitny taktyk. Kamil Kuzera jest takim Andrzejem Dragadem wśród trenerów. Profesorem Andrzejem Dragadem. Dlaczego? No, że też wydzierany tu jakieś takie bluzy z kapturem na wielkich jakichś takich wydarzeniach uczelnianych, a i wygląda jak taki gość, który pewnie pije piwo Romper Strong, a okazuje się, że jednak te kompetencje fizyczne, jakby jest człowiekiem, który ma gigantyczny i bardzo pofałdowany mózg, a wygląda no tak jak zdrowy ham. A Kamil Kuzera być może w domu zasłuchuje się w muzyce klasycznej. Znaczy, nie pamiętajmy, że to nie jest tak, że nic nie ma z tego, bo rzeczywiście to, jak Kuzera prowadzi tę koronę od strony taktycznej, to jest wielki sukces walki ze stereotypami. Bo rzeczywiście każdy się spodziewał, że dobra, Ojzieński to kazał im tak walczyć, ale Kuzera to im każe walczyć dla odmiany i dzięki temu się utrzymają. A w ogóle tak nie było, już w tamtym sezonie Korona dobrą piłką się utrzymała. Natomiast też to nie jest tak, że Kuzera nie ma tego mentalnego warsztatu, którego utożsamiałbyś z Kuzerą. Ja pamiętam ten film chyba sprzed 2 tygodni, że panowie, tak daliśmy czadu, teraz jedziemy na cycach. Jedziemy na cycach. I oni po prostu rzucili się wszyscy. No on robi ten klimat, robi tę atmosferę. Także znowu jest no kolejny film Pixara, to będzie po prostu Korona Kielce i Kamil Kuzera. Z tego filmu właśnie, gdy Kamil Kuzera mówi na środku po meczu z Puszczą Niepołomice, że jedziemy na cycach, to podoba mi się podprowadzenie, że on zbiera tamtego Nono, Deaconu, Godinio, Zatora i mówi, dobra, niech teraz ktoś kumaty to przetłumaczy. Panowie, jedziemy na cycach. No tutaj już faktycznie musisz być tłumaczem przysięgłym, musisz skończyć lingwistykę stosowaną, żeby coś takiego przetłumaczyć. No to by było tak, we are driving on the tits now, guys. Słuchajcie, znalazłem, bo zafascynowałeś mnie absolutnie tym romperem stron. Nie słyszałem o takim piwie, uważam, że jest bardzo imponujące. Jest taka strona oceńpiwo.pl i okazuje się, że jest romper extra strong sherry. Sfermentowany kompot z dodatkiem najtańszego spirytusu, pić tylko mocno schłodzone, w innym przypadku bełt na chodnik, gwarantowany. Tak, sherry za 4, pisze ktoś, to jest to, sherry za 4. No, dziękuję Damianie, że wprowadziłeś mnie do uniwersum Romper Strong.
Romper, ja jestem wprowadzany przez niego regularnie, gdy odwiedzam dyskont z płazem w logo i tam panowie mają taki park tu niedaleko i tam, kurde, o losowej godzinie mogę tam iść i oni tam są. Czy to będzie niedziela 7 rano, czy środa o 15? I właśnie pamiętam, że jakoś w okresie covidowym oni namiętnie te romperki takie mocne pili, więc wtedy poznałem uniwersum romperów, natomiast to szery warto spróbować. Myślę, że to jest coś, co odświeża głowę. To jest trochę jak już zobaczyłeś jakiś film Tarantino i wszystkie będziesz porównywał do Tarantino. To jest chyba taki trunek. Dobrze, drodzy, chwila z czatem. Obierze świat. Święto państwowe i dzień wolny od pracy w terminie meczu Korona Jagiellonia. Podpisujemy się. Jest też zażarta dyskusja Interstellar. Łukasz 501. Instelterar to też było gówno. I jakby nie zgodziłem się z tym z Łukaszem, ale Marcin Smyk tak to podsumował, że sam nie wiem. Przelatujesz pół kosmosu, by dowiedzieć się, że twój stary jest za szafą. 2 na 10. Hubert Bubas. No, nene, nono, nana. Nani, czyli co czwarty refren piosenek z Disco Polo, rzeczywiście jest piłkarz Nana w Atletico Baleares, także jest możliwe skonstruowanie formacji pomocy nene, nono, nana. Chciałbym, by to się zdarzyło. Ostatnie moje marzenie. A na obronie oczywiście Tiru i jego brat Riru. Tiru, Riru, tak. No i gdzieś tam z przodu musiałoby być Pulululu wtedy. Jagiellonia, Białystok w tym meczu, no chyba po prostu trzeba szanować, że z tak potężną drużyną jak Korona Kielce zagrała dobry mecz. I tyle, no. Jagiellonia zagrała to zawsze. Ja dlatego kibicuję bardzo Jagiellonii, bo jakby ona gdzie nie pojedzie, to gra swoje. To jest moim zdaniem w polskiej piłce, nie wiem czy istniał taki zespół, a jeżeli istniał, to ja nie pamiętam, który, czy to jest Korona na wyjeździe, czy nie wiem, Legia u siebie, czy co tam, no my gramy swoją piłkę, po prostu gramy swoją piłkę i ta piłka ma nam przynieść efekty i przynosi efekty. No tutaj tylko remis z potężną Koroną, albo aż remis z potężną Koroną, ale właśnie no tutaj, no nie wiem, no chociażby nie ma tego, co zrobiła Legia i Lech w klasyku. No to my zrobimy teraz, tak jak powiedział Damian, my wiemy, że wy wiecie i zrobimy nic absolutnie ciekawego, jakiś produkt piłkarsko podobny. Natomiast Jagiellonia się nie patrzy, czy to jest Lech, Legia, Korona i tak dalej. Gramy swoją piłkę. Ja to mega, mega naprawdę szanuję. Bardzo kibicuję projektowi Jagiellonia Białystok trenera Siemieńca. Znaczy, trener Siemieniec przede wszystkim przetrwał klątwę występu w Lidze Plus Ekstra. To już dużo. Natomiast czekamy, czy wygra jakiś mecz, bo klątwy lubią się odpalać w sposób powolny i stateczny. Tak, ja chciałem znowu docenić, że najlepszym piłkarzem Widzewa w tej kolejce znowu był Hansen. To na pewno. To zawsze ciekawe kolejki są. No i też jedna ważna rzecz, że wiesz, jeżeli nawet Jagiellonia teraz nie wygra wszystkich meczów do końca rundy i nie będzie na miejscu pierwszym, czy drugim, czy trzecim, no to też pamiętajmy, że to jest Jagiellonia Białystok, która ma no, ambicje, myślę, że oscylujące wokół, kurczę, jak się spokojnie utrzymamy, to będzie spoko. Więc takie, żeby nie było przehajpowania też tego klubu, że o Boże, trener Siemieniec do wyrzucenia w marcu, no bo dlaczego nie jest drugie miejsce Jagiellonii Białystok? Jagiellonia odwaliła kawał dobrej roboty i trzeba to szanować. I tylko no tak właśnie być twardo stąpać po ziemi, żeby wiedzieć, jakie realne no, ma budżetowe i kadrowe możliwości Jagiellonia Białystok. Także ja tu nie mówię o żadnej klątwie i tego, że o Boże, trener Siemieniec nie wygrał kolejnych 5 spotkań pod rząd. Kurczę, słaby, kryzys. No nie. Trener Siemieniec ma fajną ksywkę Ted Podlasso. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, kto jest autorem. Słyszałem to w Lidze Plus u Remigiusza Kuli. Za chwilę przejdziemy do Widzewa, ale drodzy, ważne informacje z oceńpiwo.pl, bo czat cały czas sugeruje. Chciał, żebym odkopał stary browar Kościerzyna 18. Jest to piwo sprzedawane w Małpkach. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego. Ale ma dobre recenzje, piwo absolutnie obrzydliwe. Także jest
Brewmeister Snake Venom 67,5%. Minus jest taki tego piwa, że kosztuje 500 zł. No to nie. Na romperka tam za małą trójkę pewnie kupisz. No właśnie, także tu już ze 3 rompery kupisz za tę kwotę Snake Venoma, także nie warto. Zagłębie Lubin, Widzew Łódź. Był taki mecz, Julku. No, męczarnie straszne. Znaczy, może inaczej. Są dwóch przegranych tego meczu i to jest Zagłębie Lubin ze swoim przehajpowanym składem i przepłaconym i grającym no, taki futbol, jaki gra, gdzie nawet u siebie w meczu z Widzewem byli gorsi piłkarsko. To duże osiągnięcie. Naprawdę gratulacje Zagłębie Lubin. Warto było przepłacać tych wszystkich piłkarzy, żeby to osiągnąć. No i Widzew Łódź, który no, trochę chyba jest skazany na to, żeby przez najbliższe, stawiam 5 lat, żeby się w tej ekstraklasie utrzymywać, no trzeba będzie właśnie grać taki futbol, jaki gra, czyli no, no mówmy się, no tam no nie będziesz włączał meczu Widzewa i mówił, o kurczę, teraz to będzie, jak oni zaczną te akcje klepać od bramki po bramkę przeciwnika, no nie, no to się chyba już nie wydarzy, będzie takie przepychanie, takie Widzew Łódź idzie w stronę Krakowi, no i myślę, że też przy środkach każdych, jakie ma Widzew infrastrukturalnych, finansowych i tak dalej, no taka Krakowia w Łodzi do momentu wybudowania ośrodka, no to byłoby coś wręcz wspaniałego, nawet to byłoby jakieś marzenie. 8., 10. miejsce, przepychanie meczów, raz remisujesz, raz wygrasz, raz coś tam, no ale generalnie nie zahaczysz o spadek. To cała misja. Jeśli chodzi o Widzew, to pozwolisz Damian, że też tu uzupełnię tyradę Julka, ponieważ ja uważam, że nawet Zagłębie w kryzysie, to jest Zagłębie, które no za chwilę się przebudzi z tego kryzysu, bo nie jest tak złe. I remis z Zagłębiem na wyjeździe trzeba po prostu szanować. To też nie jest tak, że Widzew wyglądał jakoś, no nie wiem, że spodziewałem się, że Widzew to będzie grał tutaj tak, jakby za chwilę miał przejść na baseball. No nie, po prostu tak się gra w tej lidze. Średni mecz, po którym punktujesz na wyjeździe, spoko, punkt potrzebny do utrzymania. Problem jest taki, że część kibiców Widzewa, nie wiem, czy się jest gotowa na to, co czeka Widzew, czy to, o czym mówi Julek, że następne 5 lat, no to Widzew po prostu takie mecze czekają, że to jest środek tabeli, to jest gdzieś walka o utrzymanie. Nie ma w tym momencie jakichś takich żelaznych fundamentów, by sądzić, że Widzew za chwilę w tej lidze będzie rozdawał karty. I mogę was zaskoczyć, ale to są komentarze z portalu, który no, codziennie sobie odwiedzam, Widzew to my, serdecznie polecam wszystkim. I są tam, jest tam sekcja komentarzy i na przykład komentarz w trakcie tego meczu albo tuż po meczu. Odechciało mi się wszystko. Dramat, kurwa. Jesteśmy w czarnej dupie. Zdobędziemy jeszcze jakieś punkty w tym roku? Piłkarze gracie na swoim najlepszym poziomie. Wichniarek wypierczeństwa, bla, bla, bla. Niestety to jest dramat. Kolejny trener z wizją, bez dostosowania taktyki do umiejętności. Rozegranie, tragedia. Ilość niecelnych poddań, celnych strzałów, tragedia. Chłopaki się bawią w zarządzanie klubów. Marketingowy bełkot i trwonienie entuzjazmu kibiców i sponsorów. I kolejny komentarz. Ze zgrozą napisze, że większą ambicję do gry mają piłkarze ŁKS. Widzew stracił charakter, ambicje, wolę zwycięstwa. Zmiana trenera nic nie wniosła. Czy jesteście zaskoczeni skalą rozczarowania tym wynikiem u niektórych kibiców Widzewa Łódź? Kurde, chyba niektórzy za bardzo się naoglądali Zagłębia sprzed tygodnia, aczkolwiek Zagłębie wcale nie zagrało dużo lepszego meczu niż przed tygodniem, tylko po prostu Widzew nie jest zdolny do strzelenia 5 goli, chyba że grałby od poniedziałku do niedzieli bez przerwy. Wiecie, co mnie rozbawiło, jak oglądałem sobie ten mecz, bo pamiętacie tę słynną wypowiedź Dawida Myśliwca o tym, że dośrodkowania to jest przeszłość. To lepiej sobie włożyć korkociąg w oczodu, niż dośrodkować piłkę. No i mówię, to se sprawdzę. Odpaliłem sobie właśnie Y-Scouta. Mecz Widzewa z Zagłębiem, Zagłębie 15 dośrodkowań, Widzew 24, ale mówię, no to jeszcze nie jest duża różnica, jakby tam 9 dośrodkowań to nie jest duża różnica. Odpalam sobie mecz Widzew Warta Poznań, Warta Poznań jedno dośrodkowanie, Widzew 45, no, więc trochę, ale... trochę więcej. Słuchaj, moim zdaniem Daniel Myśliwiec swoją wypowiedzią ukręcił sobie bat futbolowych bogów. Oni tylko usłyszeli to i powiedzieli tak, no to zobacz, co sobie wylosowałeś.
No, od momentu debiutu Dawida Myśliwca w Widzewie, Widzew tylko w jednym meczu miał mniej dośrodkowań od rywala, było to w meczu z Rakowem, a tak, z Krakowią więcej, z Koroną więcej, z Piastem więcej, ze Stalą więcej, z Wartą więcej i z Zagłębiem więcej. Kurde, tak jak chciałem powiedzieć przy Jagiellonii, że Jagiellonia gra futbol na dawaj świeżak na parkiet, tak Widzew gra na dawaj weź Jordi tam skocz chociaż raz do głowy. No raz wyszło z Biudisem. Właśnie no, Sanchez nie musiał skakać. To jest taki dość zabawny element tej akcji. Myślę, że o tym meczu najwięcej mówi to, że najciekawszą rzeczą tego meczu było to, że Diudis dostał wpierdol pod szatnią. Najciekawsze, co się zdarzyło w tym meczu, zdarzyło się w tunelu po meczu. To absolutnie prawda, za chwilę tego przejdziemy. Ja tylko się chciałem odnieść. Oczywiście komentarze, które przeczytałem, nie są reprezentatywne. Może da się przeczytać o każdym klubie coś podobnego. Natomiast ja uczulam, że to może być trudne po prostu zderzenie, że kibice Widzewa są bardzo wymagające, a najbliższe lata to może być jednak coś takiego jak teraz. Widzew jest zeszłorocznym Beniaminkiem. To jest sezon, w którym znowu walczę o utrzymanie, po prostu. I nie ma prawa patrzeć z góry na zbyt wiele zespołów w tej lidze. Tak to będzie wyglądać. Czas się oswoić i tyle chyba, Julku, prawda? W tym kontekście no Widzewa. Tak, trzeba dodać, że nie ma Pawłowskiego w składzie Widzewa, który co prawda ostatnie mecze, jakie rozgrywał, przechodził obok tych spotkań, ale zawsze strzelił jakąś bramkę albo dał asystę. Też może prawda jest taka, że to już była kontuzja, która się jakoś rozwijała i po prostu Pawłowski nie mógł grać w tych meczach na 100% swoich możliwości. No nie ma super transferu Kerka, który też kontuzjowany, który miał być nowym objawieniem. A on nie miał dużo urazów w ostatnim czasie? No coś takiego. No kurde. Obrona też to nie jest ta docelowa obrona, no bo nie wiem, nie ma szoty, na którego stawiał też trener Myśliwiec, także to też nie jest jakiś optymalny skład Widzewa, no więc generalnie tak, ja mówię, ja uczulam każdego, kto chce w Widzewie widzieć to, że no drugi sezon w Ekstraklasie to już klepanie, dwójeczka w każdym meczu to minimum dwie bramki i tak dalej. No nie, no będą takie paździerze i jakby to jest jedyny sposób na to, żeby w tej lidze po prostu zostać. No, trzeba przepychać paździerze. Artrat 91. To nie są dośrodkowania, tylko szybkie podania górą. No jakby, no tak. Przepraszam, że powiedziałem jakby, muszę się tego oduczyć, ale tematem to tutaj jest Zagłębie, które jest w fatalnej formie i u siebie nie ogrywa Widzewa Łódź, choć kupiło bardzo, bardzo wielu drogich zawodników. Wczoraj w Lidze Minus była dyskusja o pensji Diodisa, około 200 tysięcy, 150 tysięcy złotych miesięcznie. Gdzieś takie kwoty padały. Tam jest ten minus prowadzony z drugiej ligi. Mietek nie chciał wierzyć, że zarabia więcej niż Exposito. No, jak widać po kwotach, bardzo możliwe, że zarabia dużo więcej niż Exposito, ale wiesz, no Judis to jest taką wisienką na torcie przepłaconych zawodników. No Munoz dla mnie, na pewno też Munoz mnóstwo zarabia, to no. Miał być gwiazdą. Ja pamiętam, jak go nie ogłaszali. Tak samo, no przecież Kurminowski chyba miał dobre trzy kolejki, później nic, a on ma wcale niedługi kontrakt, jego trzeba było wykupić. Myślę, że nie gra za trzy rompery tygodniowo, tylko trochę więcej. Michał Nalepa, z tego co słyszałem, to mu zaproponowano też bardzo dobre pieniądze. Zagłębie ma pewnie, nie wiem, szósty, siódmy budżet w... Ja bym się nie zdziwił, jakby mieli piąty budżet płacowy w... Tak. Ten, myślę, że poza tą dużą czwórką to Piast i Zagłębie. To będą te dwa kluby, które gdzieś tam będą na tym piątym, szóstym. Piast miejscu. Niżej, Piast nie ma kasy w tym momencie. Piast schodzi z budżetu, bo oni nie mają kasy. Ale tam jest chyba sześciu czy siedmiu piłkarzy, którzy mają powyżej 100 koła miesięcznie. No, ale wiesz, to nie będzie no to... rosło, a tutaj spokojnie myślę, że Zagłębie tak. Jeszcze może wznieść. Zagłębie no jeszcze... Grzybka jak ściągnęli przecież, no to też musieli mu podnieść w stosunku do Radomiaka, to jest transfer sprzed roku. A jak Kirkeskowa wyszarpali z rąk Śląska, no. O kurde, tam to sypnęli kasą, dzień dobry. A Damian Dąbrowski, no też nie przyszedł na pewno z Afrytki. A Bohar? No nie, ale wiesz co, jak słyszę w ogóle, no nawet nie chodzi tutaj Dąbrowskiego, ale jak słyszę te nazwiska, Kurminowski, Bohar, to Kirkeskow, a jeszcze brakuje mojego ulubieńca Poletanowicza, kurde, teraz mi się gorąco robi.
jak można zapłacić za nich cokolwiek. Naprawdę ręce opadają na to Zagłębiu Lubin. Już po prostu patrząc szczerze, piłkarsko, czysto piłkarsko w tym meczu krytykowany Widzew był piłkarsko lepszy niż wielkie Zagłębie Lubin. Zagłębie Lubin w tym meczu tam zrobiło jedną akcję, co Kurminowski w bramkę chyba nie trafił, i Zagłębie Lubin zrobiło to, że Żyro dotknął, bo nie sfaulował, taka jest prawda, to był karny ery VAR-u, a nie żaden jakiś faul, dotknął też Kurminowskiego bodajże w tym polu karnym, i to jest wszystko, co Zagłębie Lubin, które ma piłkarzy, którzy zarabiają jakieś, nie wiem, no jak jest ich 11, to pewnie około 1,5 miliona złotych miesięcznie, tyle było w stanie piłkarsko zrobić Zagłębie Lubin. Ale wiecie, najlepsze jest to, że oni mają wszystko. Dobrego trenera ligowego, którego szanuje się w całej Polsce. Obcokrajowców sprowadzonych, takich, co mają ciągnąć ten wózek, a nie zapychać. Mają młodzieżowców utalentowanych, że Tomek Pieńko, tu Bajerka. Mają doświadczonych ligowców polskich, żeby to była taka polska szatnia z mocnymi zagranicznymi elementami. Mają dość szeroką kadrę. No mają wszystko, tylko wyników nie mają. Mają akademię wywaloną. Akademię całą, tak. Nawet ściągają obiecujących Polaków z niższych lig Marka Mroza. Wszystko. Tam jest wszystko, ale... Żeby było zabawniej, Zagłębie jest wciąż tylko za tą wielką szóstką tego sezonu. Co jest, co z jednej strony pokazuje, że w tej lidze dużo nie trzeba, żeby być tam na 7. miejscu, a z drugiej strony pokazuje, że być może powinniśmy dzielić tę ligę nie na górna połówka tabeli i dolna połówka tabeli, tylko zespoły powyżej Zagłębia Lubin, te, które o coś walczą, i te poniżej Zagłębia Lubin, które... Można zrobić taki czerwcowy turniej o spadek, bo kto tam spadnie, to już wielkiej różnicy nie będzie. Ale z drugiej strony, wiesz, zależy jak na taką tabelę spojrzysz. Mówisz o tej pierwszej szóstce, a z drugiej strony dwa punkty za Zagłębiem jest Górnik, który pierwszy celny strzał w tym sezonie oddał w czwartej kolejce, więc to też są takie, wiesz, nawiązywania do tabel. Nie no, Zagłębie powinno być takim klubem, o którym wychodzą poważni eksperci, mówią, spójrzmy na Zagłębie Lubin. Spójrzmy na Zagłębie Lubin, jak oni dobrze to robią. Tak właśnie powinny być funkcjonować kluby piłkarskie w Polsce. No i właśnie wszystko to robią, o co apelują eksperci, i nic z tego nie wychodzi, więc to też piękna drwina futbolowych bogów. Znaczy, no nie wiem, czy ja już się w kolejnym sezonie na to złapię, bo w tym się złapałem, przed sezonem. Pamiętasz, Reszek, gadaliśmy, no Zagłębie Lubin, kurczę. Te transfery, no ciekawie się ta kadra zapowiada. Chyba mogą w tym sezonie namieszać w czołówce. Namieszać mogą w garnku z Bigosem przed świętami ewentualnie, bo no to że Zagłębie Lubin, no tam koniec końców skończy ten sezon na 7., 8., 9. czy tam 10. miejscu, no to skończy, no to już wszyscy wiemy. Tylko no tak na dobrą sprawę, no to po co tych piłkarzy jakiś cokolwiek przepłacać kogokolwiek po cokolwiek, no bo to nie wiem, nie widzę w tym sensu. Naprawdę nie, oni naprawdę wszystko zrobili tak książkowo, jak się powinno robić, i nic z tego nie ma, po prostu nic. To ja bym proponował wybudowanie drogi ekspresowej na linii Lipsk-Zagłębie i po prostu niech Red Bull Lipsk weźmie to Zagłębie, tak? Słuchajcie, Zagłębie jest takie, że aż mnie skłania, żeby zajrzeć na komentarze na Oceń Piwo Tatra Jasne Pełne. Syf na maksa. Tego się nie da pić, chociaż może z góralami na Orlej Perci. Więc trochę tak jest z Zagłębiem Lubin. I jeszcze bardzo mnie zafascynowało Harnaś Piwny Energetyk, bo gdy to się pojawiło, mówię, tego jeszcze nie grali. Piwny Energetyk. Oceny na Oceń Piwo. Do dupy, bo nie ma procentów. Dla dzieci w sam raz. Ale to nie jest jedynie tego typu komentarz, bo potem gość pisze inny, przepyszny napój piwny, który polecam każdemu dziecku oraz kobietom w ciąży. Tak jest. Znaczy, ja bym nie polecał Zagłębia Lubin dzieciom ani kobietom w ciąży, bo to akurat byłoby bardzo, bardzo niemiłe dla nich. To powinno się ostrzegać. Te grupy tak, społeczne. Tak. To bardziej Zagłębie Lubin aktualne to jest jakiś tam Harnaś Strong. Nie wiem, czy jest Harnaś Strong, ale pewnie jest. Na pewno. Do każdego piwa wystarczy dodać Strong i ono na pewno istnieje.
Ale tak romper jest. Ma też nawet nie strong, ale extreme. O, ja już to sprawdziłem. Jest romper extreme. Zapraszam, drogi czacie, do pisania, jakie piwa i komentarze pod nimi mam sprawdzić przy omawianiu kolejnego meczu, bo jest to mecz, na który czat czekał od dawna. Pytał, kiedy Piast? Kiedy Piast? Czy już omawialiście Piast? Kto by pomyślał, że Piast stanie się tak medialnym klubem? Kiedy Piast? Otóż teraz. ŁKS Piast Gliwice. Nic się nie starzeje tak szybko, jak tweety w przerwie meczu ŁKS Piast Gliwice, czy tam do 30 minuty, powiedzmy 40. Ale powiem wam, że ja mogę o sobie powiedzieć, że jednak jestem wytrawnym twitterowiczem. Młody jestem stażem na tym portalu, jestem wytrawny. Nigdy nie piszę żadnego tweeta na temat meczu przed tym, jak mecz się skończy. Natomiast wysyp tweetów o meczu ŁKS Piast, oj, wielu wybitnych twitterowiczów wywaliło się na ryj, nazywając rzeczy po imieniu. Ja wiedziałem, że trzeba się wstrzymać z opiniami do końca spotkania, chociaż żeby nie było, to nie tak, że ja byłem w stanie przewidzieć to, co się wydarzy. Aczkolwiek, no, to chyba już, jeżeli macie problemy jakieś, nie wiem, finansowe czy coś, obstawianie remisów Piasta to jest nowy pomysł na PKB Polski. Ja jestem trochę jak ten inżynier Mamoń z Rejsu, czy ja lubię melodie, które już znam i dlatego kocham oglądać mecze Piasta Gliwice, bo wiem, jak one się skończą i tak sobie też myślałem, że to jest trochę jak z piosenkami Gosi Andrzejewicz, że już słyszałeś, że tam pozwól żyć i że odnalazłam siebie w tobie i nie potrafię cię zapomnieć, ale znasz to. I jakby wiesz, co tam dalej będzie. To nie jest dobre. Obiektywnie trzeba powiedzieć, może to jest teza obrazoburcza, ale ani mecze Piasta Gliwice, tak generalnie, ani piosenki Gosi Andrzejewicz nie są dobre. Przepraszam, Damian, gdyby to było złe, to by Pan Bóg tego nie stworzył. Ale no, Gosi Andrzejewicz dostała kiedyś w rękę mikrofon i ktoś jej pozwolił śpiewać. I to nie jest dobre, ale jest przewidywalne. Wiesz, jak to się skończy. Nic tu cię nie zaskoczy. Nie będziesz później się zastanawiał, że miałeś oczekiwania, a było inaczej. Wiesz, jakim rezultatem to się skończy, że na końcu Gosia Andrzejewicz przeciągnie takie je, a Piast Gliwice na końcu zremisuje. I ja to kupuję. Musi być jakiś element konstant stałości w życiu. Tak, na czymś trzeba to życie móc oprzeć, na remisach Piasta Gliwice. Mi najbardziej jednak, bo dużo memów powstało, dużo dobrych memów. Tak. Jednak to z Marvela, tak? Jak jest ten... Perfectly Balanced. Perfectly Balanced, bo tam nawet jest 14-14 w bramkach, tak? Dwa zwycięstwa, dwie porażki, 11 remis, Perfectly Balanced, Piast Gliwice. No nie wiem, no ja rozumiem, że oni grali w dziesiątkę, ale wciąż no, z ŁKS-em zremisować, prowadząc 3-0, to już jest święty graal remisowania, święty graal remisownictwa. No tak, wciąż miecia aktualny, uważam, że najlepsze hasło, jakie padło w temacie Piasta Gliwice. Nie wiem, kim jesteś, ale znajdę cię i z tobą zremisuję. I mi no, też no, bardzo podoba mi ten obrazek z tym takim grubym ludzikiem, takim z kresek i o Jezu, ale się naremisowałem. A, zremisuję jeszcze. Cudowne. Chciałbym tak, pogratulować autorowi, cudowne. No, trzeba jeszcze dodać, że Piast Gliwice w pierwszej połowie, tak już pod koniec, do tej czerwonej kartki, to przecież była już zabawa. Im się włączył Górnik Zabrze z drugiej połowy meczu z ŁKS-em. Oni już tam, wiesz, mieli uśmieszki, no widać było po minach. Każde zbliżenie to było, hej, my jesteśmy Piast The Mighty Gliwice. My takie zespoły po prostu jak z młodzieżowcami klepiemy. I se Katranis wziął i złapał, dotknął chłopa za nogę, to jest po pierwsze. Ale też po drugie, żeby nie deprecjonować i wszystko zrzucać na Piasta Gliwice, który jest klubem memem, co jest oczywiste, trzeba docenić ŁKS Łódź, który był w stanie w prowadzeniu jednego zawodnika strzelić dwie bramki. Bo na przykład sobie popatrzcie na takie wielkie kluby, jak chociażby Krakowia, która ma przewagę dwóch zawodników i to jest zdecydowanie za mało na jedną bramkę, a nie mówimy o dwóch bramkach. Czy Górnik Zabrze, który też miał przewagę i to nie przez 13 minut, ani przez 3, przewagę jednego zawodnika,
No i też jakoś nie za bardzo był w stanie tą bramkę strzelić. Także też nie wszystko bym rzucał na mema Piasta Gliwice, tylko trzeba pochwalić ŁKS, że jak trzeba było przycisnąć, to przycisnął i to zdominował tego, znaczy no Piast rzeczywiście miał jakąś tam z jedną, dwie kontry w tej drugiej połowie, ale generalnie to ŁKS w drugiej połowie tego Piasta przycisnął, strzelił dwie bramki, tak jak Pan Bóg przykazał, a mógł spokojnie jeszcze jedną, także brawo dla ŁKS-u. No, tak, trzeba pochwalić ŁKS, ale zanim to, chciałem Was zapytać, czy takim remisem w powołaniach do reprezentacji Polski jest to, że jesteś powołany w czwartek, a w niedzielę jednak odwołany, bo to się zdarzyło Patrykowi Dziczkowi. Bardzo szanuję Michała Probierza za wprowadzenie do Uniwersum Polskiej Piłki takiego elementu jak odwołania. W czwartek powołania do reprezentacji Polski, w niedzielę odwołania. No to chyba jakiś kontuzji Dziczek, został odwołany. Nie no, z Piasta to chyba jednak nie. Dobra, no nie, no właśnie to przecież chciałem jeszcze dotyczyć Beka, że czy po tym meczu na Dziczku myślicie, że można budować reprezentację Polski wokół niego ten, no dobrze, że go odwołał, no znaczy może inaczej, samo powołanie Dziczka to moim zdaniem była kompromitacja. Znaczy, okay. Dziczek to wiesz, to w ogóle grał przecież, to nie jest jakiś zawodnik, który jak Wdowik pojechał na wczasy na tą reprezentację. No tak, przecież od Dziczka się składy zaczynały reprezentacji Polski. Ja okej, okay, Probierz sobie go raz sprawdził, jakby szanuję, no bo można sobie sprawdzić jakichś zawodników nieoczywistych i żeby nie było, to pierwsze powołanie nie miałem do Probierza żadnych zarzutów, no ale jak już słyszałem, że on jest drugi raz powołany, a jeszcze po tym meczu, no ja mówię, no ludzie kochani, no już ja rozumiem, że polska piłka reprezentacyjna to jest mem, no ale miejmy już jakieś takie no elementarne zachowania. Szybka kariera reprezentacyjna Patryka Dziczka u Michała Probierza, dwa występy w pierwszym składzie, teraz odwołany po prostu z reprezentacji Polski. Damian, czy jeszcze chciałeś coś o Piaście Gliwice na przykład uzupełnić, że według XG to powinni w tym momencie grać z New Jersey Nets, znaczy nie, New Jersey Nets już nie istnieje. Co tam mówią, czy coś liczby mówią o Piaście Gliwice, czy mówią tylko, że dobra, słuchajcie, zremisujcie sobie jeszcze parę meczów i do domu. Aż odpalę sobie tę zakładkę, bo Łajska ma też tę tabelę punktów oczekiwanych, która jest ustalana na podstawie XG i XG against w poszczególnych meczach, więc zaraz zerknę. Wczoraj też widziałem ogólnonarodowa dyskusja, w co jeszcze Piast Gliwice jest w stanie zremisować, więc tak. Drogi czacie, jeżeli macie jakieś pomysły, widziałem, że jeżeli Piast Gliwice rzuca monetą, to ona staje na sztorc. Ja sobie myślałem, że Piast Gliwice rzuca kostką i wypada remis, a wrzucał tylko raz. Piast Gliwice, sprawdziłem już to, według punktów oczekiwanych 27,5 punktu, oczywiście lider Ekstraklasy, czyli punktów 10 więcej ma punktów oczekiwanych niż punktów normalnie zdobytych. No, miałby Piast pewną przewagę, ale też pamiętam, że tutaj była jakaś kuriozalna różnica, jeśli chodzi o gole oczekiwane, natomiast no tutaj pewnie po tych trzech trafieniach trochę się to zmieniło, ale muli mi strasznie Y-Scout, więc nie wiem, czy to sprawdzę teraz. Ace Scorp, it should be a draw. No to porozmawiajmy może o Kaju Tejanie, it should be a goal, bo uważam, że to był świetny mecz Kaja Tejana. I ta bramka naprawdę była imponująca. Ja mam taką teorię robotu, tak? Ja chciałem się tylko do tej bramki odnieść, bo Kaj Tejan, znaczy zrobił to bardzo w stylu Kaja Tejana, bo on powinien podać do kolegi, który był niepilnowany i był na środku, to chyba był Jan Czukowicz, a on wybrał jednak swoje rozwiązanie wprost z FIFA Street, ale czego oczekujemy od Kaja Tejana? Rozwiązań z FIFA Street, bardzo szanuję. Piękna bramka. Ale piękny ten strzał, naprawdę. Ja jeśli chodzi o Kaja Tejana, mam taką teorię roboczą, że to jest najważniejszy piłkarz ŁKS-u, dlatego, że Kaj Tejan, nieważne czy jest 0-3, czy jest 0-5, czy ŁKS jest ostatni w tabeli, to jak gra Kaj Tejan emanuje pewnością siebie. I no, zupełnie serio, Piotr Stokowiec potrzebuje odmienić mental tej drużyny i potrzebuje takich wariatów, takich pozytywnych wariatów, cytując klasyka polskiej piłki, jak Kaj Tejan. Ja mam taką teorię, że Kaj Tejan po prostu nie do końca ogarnia takie kwestie z tego dużego, tej dużej piłki 11 na 11, jak jakieś wyniki. Po prostu wychodzi sobie grać, dobrze się bawić i tyle. Ale tak, Kaj Tejan zaraża pewnością siebie. Widzisz Kaja Tejana, który wraca po piłkę, widzisz Tejana, który gdzieś tam jest z przodu i myślisz, kurde,
on gra, on walczy. Może ja też nie będę tutaj uprawiał takiej stypy. Wiecie co? Kajtejan to jest ten pierwszy gość, co o godzinie 23 na pustym, jakby na pustej ulicy przychodzi jako pierwszy na czerwonym. I wtedy wszyscy idą za nim. Wszyscy przechodzą już, bo ale Kajtejan podejmuje tę pierwszą decyzję, on jest tym liderem ruchu oporu. Ja tak jak oglądałem ten mecz, to sobie tak pomyślałem, bo ta historia Tejana jest taka, że on jest takim trochę piłkarzem podwórkowym. Mhm. I kurde... Nie, on nie jest trochę piłkarzem podwórkowym. No, jest. On jest w 100% piłkarzem podwórkowym. Piłkarze podwórkowi są Kajami Tejanami. Tak naprawdę z faweli każdy Brazylijczyk mówi, że ja chcę być Kajem Tejanem. I on jest tym piłkarzem podwórkowym. No, z pełnym inwentarzem musisz go wziąć, z całym dobrodziejstwem, bo on ma zarówno te negatywy, czyli na przykład no czasami odbije mu się od sęka, przyjmowanie piłki piszczelem, niekoniecznie dobry pomysł, ale jak już się wpieprza tam między trzech, była taka akcja w drugiej połowie, gdzie on tam tu Mosur, chciałeś iść do Molde, weź chłopie w ogóle spieprzaj, Czerwiński 700 meczów w ekstraklasie, jakieś mecze w kadrze, chłopie, won. Dopiero tak. Gdzieś tam przed bramką ktoś interweniował albo po prostu Tejan spudłował, więc no, jest w nim dużo takiego wrzucenia kulki do komory losowań, ale mam takie przekonanie, że może w lepszym klubie, może w takim Górniku Zabrze, może... No może nie król strzelców, ale takie w dobrym, 8 plus 5. W dobrym, Damian, ale nie za dobrym, bo w za dobrym to każą mu pilnować taktyki, wiesz, bierzesz go no do rakowa, no Szwarga mówi, chłopie, gramy dzisiaj pressing, a on mówi, ja już jadłem. No nie, no właśnie, bo to też nie można przestrzelić za bardzo, że ktoś mówił o taktyce w jakimś klubie. Nie wiem, jak mówił Tomasz Kulawik, taktyka to zegar. Tak, no właśnie. I to jest ten styl. Ja się jeszcze zastanawiam, jak to dalej pójdzie, bo Kajtejan również odpalił się na Twitterze. To już jest skasowany tweet, ale gdzieś tam polatał. W dużym skrócie było takie zdjęcie, jak on strzelił bramkę w tym meczu z Piastem Gliwice. I pismem obrazkowym było napisane i no skierowane konkretnie do konkretnej osoby, czyli do Stokowca, było napisane... Ja to przetłumaczę z pisma obrazkowego. Trzeba być pierdolniętym, żeby mnie posadzić na ławce. Ten tweet już został skasowany, niestety, ale przekaz tego tweeta był bardzo znaczny, bo nawet jeszcze tą bramkę jak strzelił, to się cieszył i tak pokazywał na głowę. I to było konkretnie to zdjęcie na tym tweecie. Więc tak jak powiedziałeś, Kaja Tejana trzeba wziąć właśnie stałym tym anturażem prosto z ulicy i pytanie, czy Stokowiec będzie w stanie to ogarnąć, ale to było to jasny komunikat, że... Znaczy, ja wszedłem właśnie w polubienia Kaja Tejana. Spokojnie, Damian, możesz zorganizować tier listę polubień tweetów Kaja Tejana. Pytanie, czy o której porze to będzie można wyemitować, ale generalnie tak. To są jakieś dupeczki? Nie, spokojnie. Johnu wczoraj tweet. Nie wiem, co kierowało trenerem, że zaczynałeś na ławce rezerwowych, ale jak jeszcze raz tak się zdarzy, cały stadion powinien głośno domagać się twojego wejścia na boisku. Cyk, Kajtejan się zgadza. Tak, domagajcie się głośnego wejścia. Damian Smoliński. It was amazing. Wonderful goal. Your crazy goal machine. Come on, Kai. Crazy goal machine. Ja mam wrażenie, że Kaja Tejana można opisywać po prostu tweetami Zbigniewa Bońka, czyli na przykład gość pierdolnięty jako reakcja na posadzenie go na ławce. To nie ja, czyli Kaj Tejan po słabych meczach. To jest duży potencjał. Słuchajcie, ja mam kolejne. Naprawdę Piotr Stokowiec, dobrze chyba, że nie czyta Twittera. Absolutny kryminał, żebyś siedział na ławce przy takich umiejętnościach. Cyk, Kaj Tejan się zgadza. You're a real Tiger Man. Oczywiście, Tiger Man to właśnie Kaj Tejan. Nie dziwię się kompletnie, że taki Juric czy Janczukowicz grają, a on zaczyna na ławce z tymi umiejętnościami i wartościami, które daje drużynie. Tak, Kaj Tejan się w tańcu absolutnie no dobrze się bawi w tym tańcu na Twitterze. To jest uznany Twitterowicz. Tak zwany kocik. Tak.
Zgadzam się. Jedno, co tylko można jakby ŁKS-owi powiedzieć, że cieszcie się tym, co macie z przodu, bo macie wariata Kaja Tejana. Nawet Dani Ramirez o dziwo zaczął grać dobrze, bo chyba z tego, co się nawet dziwią w ŁKS-ie. Jan Czukowicz strzelił bramkę. Kurczę. Pierwszy Polak, który strzelił gola tam dla ŁKS-u. Dokładnie, także że wielkie przełamanie i naprawdę było fajnie widać, że ŁKS jak chciał, to potrafił rzeczywiście ofensywnie zdominować tego Piasta Gliwice. I Piasta naprawdę nie broni to, że grali w 10, bo po prostu zostali zjedzeni w tej drugiej połowie. Natomiast ja się boję, że to jednak będzie trochę za mało, bo nadal ta linia defensywna ŁKS-u, nie wiem, czy był Beniaminek, który był w stanie utrzymać się wariatunciem z przodu i Daniem Ramirezem, któremu wyjdzie jakiś mecz, bo nadal trzeba powiedzieć, że no ta linia obrony jest tragiczna. No to jest coś... Wiesz co, ja ostatnio sprawdzałem to w ostatnich 5 latach, jeżeli traciłeś, w sensie jeżeli straciłeś mniej niż 50 goli, to byłeś utrzymany. W sensie każdy spadkowicz miał przynajmniej 50 straconych bramek. ŁKS w następnych 19 meczach nie może stracić 18 bramek, bo mają już 32, więc te pole do popisu, ten margines błędu jest trochę uszczuplony. Trzeba trzymać średnią mniej więcej jednego straconego gola na mecz. Przypomnijmy, ŁKS jakby chciał, to za 2 tygodnie może dostać 7 w trąbę, bo tak po prostu Adamowi Marciniakowi się zachce. No Jezus, znaczy no kurczę, no ten... no Marciniak legenda ŁKS-u i tak ja rozumiem, ale no... Dlaczego on musi być tak fajnym gościem? Znaczy, musimy rozdzielić dwie rzeczy. To, że to jest bardzo sympatyczny, inteligentny, fajny koleś i to, że Ekstraklasa to mu odjechała... To nie to, że się spóźnił na ten pociąg. Ten pociąg odjechał 2 dni temu, a on jeszcze śpi w łóżku. To jest taka różnica. Jakby... Ale wiesz, jakby Adam Marciniak, nie wiem, kopał psy... nie wiem, zabierał pieniądze z tych puszek wolontariuszom, jakby, nie wiem, pluł na elewację, jakby był po prostu niegrzecznym, niemiłym, głupim facetem, to te błędy by radowały. Byś widział, że znowu nie trafia w tą piłkę i mówisz, kurde, dobrze ci tak i oby cię pokarało za tydzień, a on jest po prostu miły, bystry, szczery, bo też bardzo doceniam szczerość, taką autorefleksję w tym wszystkim. I jemu znów nie wychodzi. I ja oglądam i powinno mnie to bawić, a mnie to smuci. Słuchaj, no w dużym skrócie, jest to dobry człowiek i fatalny obrońca. No. Tak to można powiedzieć, ale też nie chcę się skupiać tylko na Marciniaku, który oczywiście no tam najbardziej odjeżdża w tej linii obrony, ale to też jest tak, że Gulen Dankowski i Tutyskinas to mu jakoś pomagają, żeby jakoś błędy jego przykryć, bo to też jest jakaś no po prostu wesoła zabawa weselna. Obrona ŁKS-u to jest jakaś zabawa weselna o godzinie 12. Nie wiem, na czym polega, bo to jest 40 zabawa oczepinowa. Tam już są buty, flaszki latają, muszka jest zabierana, pan młody jest rozebrany do połowy, świadek jest ubrany w welon. Nikt nie wie, o co chodzi i tak wygląda obrona ŁKS-u. Mogę się tylko zgodzić. Lepszej analizy gry defensywnej ŁKS-u nie będzie, Damian. Ta XG już właśnie zamykają. Wildcard się zamyka w tym momencie. Dobra, już nie ma sensu. Czekaj, właśnie klikam. Zamknęło się. Dobrze. Obierzy Świat pisze, jak sobie radzi Piast 2 Gliwice w grupie śląskiej 4 ligi? Otóż ma bilans 4 zwycięstwa, 7 remisów, 4 porażki. Jest ciągłość szkolenia. Ace Corp. Dobrze, że Kaj znalazł czas na mecz między streamami na Twitchu. Mateusz Bykowski. Piast Gliwice zremisowałby z Mordorem w bitwie o Gondor. Bystra 2-2-4-8. Gdyby nie debilizm Katranisa, mogło się 0-8 skończyć. Tak, Katranis z umiarkowanie mądrym zachowaniem w tej kolejce. To zdecydowanie. Czy coś jeszcze chcielibyśmy dodać do tego wspaniałego widowiska, które
nauczyło niejednego, że tak jak Julek zauważył, nigdy nie tweetuj w przerwie meczu o meczu, który trwa. O jakieś takie bardzo ostateczne wnioski. Kiedy ostatnio przed tym meczem Damian Kądzior zaliczył jakiś konkret w Ekstraklasie? Bo mam wrażenie, że on nie był kontuzjowany, nie było to, ale 15 meczów, 532 minuty w tym sezonie i to był pierwszy mecz w tym sezonie, w którym Damian Kądzior strzelił gola lub zaliczył asystę. Zagrał w każdej kolejce w tym sezonie, w absolutnie każdej. No to Transfermarkcie, powiedz mi, kiedy był wcześniejszy taki mecz, gdy Damian Kądzior zaliczył konkret. Końcówka poprzedniego sezonu, tutaj faktycznie kontuzja, natomiast żeby cofnąć się do ostatniego gola lub asysty Damiana Kądziora, 12 dzień lutego, gol z Zagłębiem Lubin. Dawno, dosyć. No. No, mi się kotu przeczytam Lubin... tylko jedną rzecz, bardzo istotną. Bartosz Królikowski na Twitterze. Hymn Piasta Gliwice za trenera Wukowicza. Już teraz wiem, że mecz jest tylko po to, by po remis wracać każdą partią złotą. Nie znam gier, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, tylko wiem, być tam, tam gdzie jeden punkt. Znowu zamknąłem pokój, a tu jest kuweta. Przejdźmy do kolejnego meczu. Jest to wspaniały mecz Krakowi ze Śląskiem. Zamykając temat meczu ŁKS-u z Piastem Gliwice, jak Dziczek został powołany po tym meczu, a Mejał nie, no to znaczy, że pan Probierz ogląda tak samo Ekstraklasę jak wcześniejszy nasz selekcjoner. Na szczęście się chłop zreflektował w ostatnim momencie. Przypomnijmy, że Anejał jest polską odpowiedzią na Halanda, co już usłyszeliśmy przed tygodniem. No i w tym meczu nawet to pokazał, także brawo. A co do meczu Krakowi ze Śląskiem, to Krakowia nadal jest na boisku. Właśnie przed chwilą odebrałem MMS-a od dyrektora sportowego Pasów. Ten mecz nadal się toczy, wciąż jest 1-0. Śląsk jest już we Wrocławiu od kilku dni. Trwają rozpaczliwe próby strzałów. Niestety Kalman z Makuchem nadal otukują te bandy reklamowe. Ale ten mecz... A Rakoczy? Czy Rakoczy oddał już celny strzał w stronę bramki? Rakoczy, z tego co mi dyrektor Pasów pisał, on cały czas robi taki zwód na prawą nogę i jest już w Wieliczce. Już penetruje kolejny tunel, ale cały czas robi taki zwód, tak się zatrzymuje i markuje strzał. No, takie tridente, jakie ma Krakowia w ofensywie, to no wiadomo, trzeba nawiązać do słynnego tridente Neymar, Messi, Suarez. To chyba Przemek Michalak zauważył i zebrał. Patryk Makuch, 11 meczów bez gola w lidze. Benjamin Kalman, 10 meczów bez gola w lidze. Kacper Śmiglewski miał przebłyski. Julek uwielbia takie przebłyski u młodych polskich piłkarzy. W 12 spotkaniach w Ekstraklasie jeszcze bramki nie zdobył. Doskonale. Myślę, że tak, to ofensywa Krakowi jest absolutnie porywająca. Nie no. Znaczy, jeżeli chodzi o Krakowie, no, paradoksalnie te jakieś smutne wydarzenia związane ze zdrowiem pana Filipiaka, myślę, że tej zimy wyjdą Krakowi na dobre, bo tam się zrobi jakieś mega czyszczenie. Ja nie wierzę, że to tak pozostanie jak jest. Chyba już mają wrócić rezerwy, takie decyzje zostały podjęte. Myślę, że trener Zieliński no to raczej już patrzy, gdzie są jakieś fajne mieszkania, ale nie w Krakowie. W Sosnowcu na przykład taniej jest dużo, po co w Krakowie wynajmować cokolwiek. Więc to myślę też zostanie. No i pewnie ktoś może wpadnie na pomysł, nie wiem, jakiś sprowadzenia innego zawodnika niż środkowy obrońca. Chociaż tyle to też nie, żeby nie było, że tak mówię, to tak dywaguję bardziej. No nie? Ale generalnie ten klub chyba musi zostać tej zimy no, bardzo wyczyszczony ze wszystkiego, tak na dobrą sprawę.
No i jest... Może ja się... Z koncepcji profesora Filipiaka. O. Tak zwane zmiany strukturalne na horyzoncie. Wild no. Zmiany strukturalne APIS. Ale na pierwszym levelu dopiero są, więc spokojnie. Ja też myślę, że ciekawą koncepcją byłoby sprowadzenie napastnika, co do którego rzadziej używamy sformułowań walcz, wygrywa pojedynki, potrafi się zastawić, ma siłę fizyczną, bo Maciej Korzym już od paru lat nie gra w Ekstraklasie, a ten archetyp został. Zwłaszcza, że skoro Stal Mielec potrafi, to dlaczego nie ma potrafić Krakowia? Myślę, no bo Raków nie potrafi. No i ma Fabiana Piaseckiego, który nie wpisał się w to, co powiedziałeś. W Rakowie wynika to z filozofii, a Krakowia po prostu nie umie. Tak, okay. Tak, to jest moja teza, ja się z nią zgadzam. Natomiast, kurde, tak jak na Krakowie się zrzymam, bo ona mogła też być takim inkubatorem pomysłów, mogła być takim prerakowem, biorąc pod uwagę potencjał właściciela, potencjał miasta, potencjał historyczny, to mogła być nawet dalej. Więc rozmowa na temat sensu funkcjonowania Krakowi jest znacznie szersza niż tylko ten mecz ze Śląskiem. A ten mecz ze Śląskiem to był jeden z najgorszych, jeśli chodzi o ofensywę meczu jednego zespołu w tym sezonie, bo możesz nic nie wykreować. Warta Poznań puszcza niepołomice. Warta Poznań nie miała nic. A nic. Także nawet Epel do dziś nie wie, jak wygląda pole karne w Grodzisku Wielkopolskim. On tam nie był. Ja mam takie same pojęcie o Los Angeles. Widziałem kiedyś w filmie, ale nie mam zielonego pojęcia, jak wygląda Los Angeles. A Krakowia była tam, popatrzyła, weszła. Kurde, jak widzieliście bramkę kiedyś seniorską, ona jest duża. Ja wiem, że w środku stoi Leszczyński, który też nie jest karłem, niskorosłym. Ale trafić choć raz nie w Bejgera, nie w Macenkę, nie w Leszczyńskiego, nie w Bandę, nie w tego biednego kibica, co zapłacił 35 zł i tam usiadł, tylko do środka. To nie jest największe osiągnięcie w dziejach ludzkości. Ludzie w kosmos latali, ludzie nerkowali na kilka tysięcy metrów, a wy nie potraficie w to prostokątne. To jest niewiarygodne. Znaczy, Krakowia opublikowała komunikat. Ten mecz był tak zły, że Krakowia postanowiła przywrócić rezerwy, powiększyć dział scoutingu, a także zwiększyć sztab. No naprawdę, jeśli klub w Polsce jest zmuszony do zmian strukturalnych, do odkręcania swoich zmian strukturalnych sprzed paru miesięcy, to najlepiej mówi o tym, jak jest źle. Wydaje mi się, że rzeczywiście Jacek Zieliński tych zmian strukturalnych może nie przetrwać, no i jednak trudno chyba jakoś bardzo mocno go bronić, choć jest bardzo fajnym człowiekiem, jednym z moich ulubionych trenerów od strony takiej ludzkiej, ale no Krakowia nie jest tak zła, żeby grać aż tak źle, jak grała, choć bardziej winie oczywiście piłkarzy, no ale on tego nie przetrwa. O Śląsku moim zdaniem najwięcej mówi to, ja tak sobie zerkałem, trochę na Twittera, trochę na znajomych, którzy kibicują Śląskowi, bo mam znajomych, wypraszam sobie, mam znajomych, niektórzy kibicują Śląskowi Wrocław. I oni tak, gramy w dziesiątkę na Krakowie, prowadzimy 1-0, na pewno to wygramy. To jest ta pewność siebie, którą teraz ma kibic Śląska, który przed chwilą, jak prowadził 3-0, to był pewny, że to jeszcze Śląsk zdoła w jakiś sposób spierniczyć. Oczywiście, gdyby Śląsk w jakimkolwiek meczu prowadził w ogóle. I po drugie, Piotr Samiec-Talar, mówiący po tym meczu, jakbyśmy grali w siódemkę, też byśmy to dowieźli. Czy nie, czekajcie, dokładnie dobiorę, znajdę, żeby nie przeinaczyć. Nawet jakbyśmy w siedmiu zostali na boisku, to byśmy do końca wierzyli, że możemy ten mecz wygrać. I ja wierzę Piotrkowi Samcowi-Talarowi. No ja też mu wierzę, bo grał na Krakowi, jak musi bronić przeciwko Makuchowi, Kalmanowi i Rakoczemu. Fajnie, na przykład Rakocze, moim zdaniem, fajnie, że nosi dziesiątkę, bo to jest liczba, która po prostu tłumaczy wiele o tym zawodniku, że on potrzebuje 10 strzałów z pola karnego, żeby jeden chociaż trafić w bramkarza, bo to już nie mówię, że tam bramkę strzelić, czy w ogóle w światło bramki, ale w bramkarza. Na miejscu Piotra Samca-Talara bym dokładnie to samo powiedział. Także... Ale ciekawe jest to, że w sumie Rakoczy jeszcze dwa miesiące temu mówiło się, no największy potencjał sprzedażowy Krakowi, Janusz Filipiak przecież w Lidze Plus Ekstra dał mu podwyżkę na żywo z tego, to co... Gdyby nie było, Rakoczy to jest największy potencjał sprzedażowy Krakowi, bo to jest młody, ofensywny zawodnik.
i może pod nowym trenerem, który pewnie w Krakowi już niedługo zagości, jakoś jeszcze rozwinie i go sprzedadzą, bo to ja bym tego nie deprecjonował. Tylko no, właśnie chyba ten Rakoczy to jest takie zwieńczenie tej polityki pana Filipiaka, który po sezonie kończył się kontrakt Zielińskiego i pan Filipiak spotkał się z trenerem Zielińskim i no po sezonie, no powiedzmy sobie, no jak to sezon Krakowi, spotkał się i zapytał się, panie trenerze Zieliński, jaki ma pan pomysł na Krakowie? A on powiedział, nie mam. A on powiedział, świetnie, no to pana przedłużamy, bo ja też nie mam. I będziemy w to brnęli, bo mogę, chcę i mam na to pieniądze. I ja to bardzo szanuję, bo rzeczywiście może, chce i ma na to pieniądze, więc może nie mieć tego pomysłu i może sobie ten brak pomysłu realizować na Krakowie. No i ten mecz był idealnym podsumowaniem wieloletniej strategii budowy Krakowi, klubu absolutnie bez pomysłu. A to se rozwiążę drugą drużynę. A to se sprowadzę 15 obrońcę, bo po co mi ktokolwiek z przodu. No to Promesowi tam akurat mnóstwo kasy na zawodników. Tak, dokładnie i tak dalej. No i to jest drużyna bez pomysłu i ten brak pomysłu w tym meczu się po prostu ujawnił. Ale jakby póki nie dokłada do tego KGHM czy PGE, to szczerze, spoko, dla mnie naprawdę pełen luz. No może teraz przyjdą inne rządy i pokażą, że jak się jednak ma jakiś, nie mówię wielki pomysł, ale jakiś delikatny nawet pomysł na klub, to może się to odmienić. No ale to zobaczymy. To jest melodia. Michał Trela, który jest raczej znany z takich statecznych opinii, napisał, że Śląsk wyglądał jakby co tydzień grał w dziewiątkę. Tak był przyzwyczajony. Natomiast Jacek Zieliński: przykra jest ta porażka, ale trzeba dalej żyć. Julku, chciałem cię zapytać o Śląsk. Wiem, że już chyba w ostatnim uniwersum Ekstraklasy, w którym byliśmy razem, trochę się wycofywałeś z krytykowania Jacka Magiery. Od tego czasu Borthwick Jackson asystował przy bramce dla Śląska, bodajże zwycięskiej. W tym teraz Śląsk-Wrocław wygrywa mecz, grając w dziewiątkę. Ja chciałbym zaktualizować stan gry. Czy ty wciąż jesteś anty-Magiera, czy już doceniłeś warsztat wielkiego trenera, lidera Ekstraklasy, jakim jest klub Śląsk-Wrocław? Znaczy, trzeba powiedzieć jasno jedną rzecz, że zawodnicy Śląska Wrocław wygrali to spotkanie pomimo jawnego, i to nawet nie ukrytego, tylko jawnego sabotażu ze strony Jacka Magiery. I już to macie, i to nie jest żaden żart ani teoria spiskowa. Masz Nahuela, który szedł z czerwoną kartką. Czyli lewa strona obrony jest osłabiona. I na tej lewej stronie masz Madsenkę z żółtą kartką. Madsenko nie słynie z tego, że jest największym technikiem wśród lewych obrońców. Jakby popatrzył na jego styl gry, no to bliżej mu do Kuzery niż do Marcelo. No tak powiedzmy sobie szczerze. I wiesz, że masz osłabioną lewą stronę bez Nahuela i trzymasz Madsenkę z żółtą kartką. To jest jawne sabotowanie własnej drużyny, które skończyło się drugą czerwoną kartką i skończyłoby się tragedią, gdyby nie to, że pod pana Jacka zagrali Makuch, Kalman i Rakocz. Damian, czy ty również jesteś w drużynie, że Jacek Magiera się na niczym nie zna, czy uważasz, że to, że co tydzień Jacek Magiera robi takie piłkarskie odpowiedniki jeżdżenia wokół bloku Julka z megafonem, krzycząc: jestem rewelacyjny. Chciałbym, żeby Jacek Magiera kiedyś znalazł się w ogrodzie przed blokiem Julka. Julek wyjdzie sobie na balkon lub otworzy okno i zobaczy Jacka Magiera, bardzo eleganckiego człowieka z dużą klasą, który stoi z takim double fingerem. Chciałbym to zobaczyć. Myślę, że się doczekam tego, gdyż te prowokacje nie mają końca. I będę wtedy człowiekiem spełnionym. Natomiast to, co Śląsk zaprezentował przy Kałuży, to jest pik siły przyjaźni. Już wyżej nic nie ma. Bronienie się w dziewiątkę to jest Michael Jordan przechodzący do baseballu wśród siły przyjaźni. Pokazuje to, czym mogłaby być Krakowia, gdyby nie ściągnęła Glika, który co więcej nawet nie gra. To jest super. No jest w tym coś, to bez wątpienia. Ale przypominam, że wcale nie tak dawno były głosy, że a może Kamil Glik odbuduje się i jeszcze zagra w tym roku w kadrze.
Znaczy, ja nie wierzyłem w grę w kadrze, ale wierzyłem w to, że Kamil Glik może wejść do Ekstraklasy i być naprawdę solidny obrońca Kamil Glik. Kurczę, warto na niego popatrzeć. Ja miałem taką tezę, wiesz co, że to będzie pułap Rafała Janickiego. I Rafał Janicki jest wyżej w hierarchii środkowych obrońców na ten moment niż Kamil Glik, więc ja też spudłowałem. Może nie jest to, nie wiem, no, takie pudło na zasadzie chciałem strzelić z rzutu karnego, trafiłem na aut, bardziej przy słupku, ale też biorę to pudło na siebie. Ale powiedz, bo ty od początku byłeś nieprzekonany do Glika. Co dokładnie kazało ci sądzić, że to będzie wyglądać tak, jak wygląda? Wiesz co, no ja odpaliłem sobie ten ostatni jego mecz w Benevento na Wyscoucie, no i to było drzewa umierają stojąc, pod względem takiej ruchliwości. Mówiąc to tak po trenersku, adaptacji do intensywności gry. O, tak bym powiedział, i że to się jakby nie dodawało. No i tak to wygląda nadal, nie? Ale słuchajcie, po co Śląskowi Klimala? Bo no, Jacek Magiera jakby powiedział, że Exposito zostaje do końca sezonu, że nie ma opcji. Znaczy, no moim zdaniem to jest spoko, no bo wiesz, no pewne liczby w postaci milionów euro i kontraktu, który jest ważny pół roku, no przekonają każdego. No to nie jest tak, że wiesz, dyrektor sportowy powie, o na pewno zostaje, a przyjdzie ci jakaś pizza Verona i postawi 2 miliony euro. No i masz na pół roku, no kurczę, no wiesz, to no moim zdaniem ja bardzo... Jak jeszcze Exposito przedłuży kontrakt, bo tam się tak dzieje dobrze, jak już karmił te kapibary, mówię, nie, no Śląskowi wychodzi teraz wszystko. No słuchaj, niestety wypowiedziałeś to głośno, więc bardzo żegnamy pana Erika Exposito, do zobaczenia, bo nawet się myślę, że zostanie ogłoszony jego transfer w ciągu tego tygodnia, bo mniej więcej na tym etapie rok temu mówiłeś Iszak, do widzenia się z panem, i trzy dni później był przedłużony w Lechu Poznań. Także bardzo żegnamy właśnie Erika Exposito, cały Śląsk dziękuję Leszkowi Mileckiemu za wypowiedzenie tych słów i pożegnanie go z klubu. Moim zdaniem bardzo dobry ruch. Naprawdę warto się zabezpieczyć na to, że Piacenza Italiana da 2 miliony euro i no i masz napastnika gotowego już tu, cyk, i 2 miliony euro, no to też piechotą nie chodzi. No, mamy nadzieję, że wiosną Erik Exposito w Ankar Guczu będzie wyglądał naprawdę dobrze. Wszystkiego najlepszego. A ja bym chciał, żeby został. Lubię bardzo tego piłkarza pod panem funkcjonującego w układance pana Jacka Magiery. Moim zdaniem Jacek Magiera... Ty byłeś hejterem Exposito. Ty mówisz, ja nie lubię. Jestem hejterem, ale mówiłem, że Exposito, gdy mu się chce, to jest jeden z najlepszych piłkarzy i teraz mu się chce. I to jest jeden z najlepszych piłkarzy. Ale teraz jesteś fanem, a jeszcze niedawno, znaczy niedawno, jakiś czas temu mówię, ten Exposito, no ma może strzał z daleka, ale generalnie to taki. Ale bo jeśli mu się chce i Jacek Magiera dokonał, dla mnie to jest ten moment, w którym Jacek Magiera przyszedł grę, sprawił, żeby Exposito się chciało. Ty mówiłeś, że Jacek Magiera przyszedł grę w tym momencie, kiedy Piotr Samet-Stalar stał się dobrym piłkarzem. Po prostu różne miejsca, co najbardziej doceniamy. Czy wyciągnięcie trzecioligowca Macenkę na poziom niezłego lewego obrońcy, czy odkurzenie Łukasza Bejgera, którego teraz mówi się w kontekście reprezentacji. Jest dużo takich punktów zaczepienia, co dokładnie jest tym przestąpieniem Morza Czerwonego w wykonaniu Jacka Magiery. Gdzie jest ten cud? Bo to nie są jakieś, nie wiem, niewiarygodne roszady taktyczne, to nie są jakieś transfery typu Jezus Maria, gdzie oni znaleźli takiego człowieka, tylko to jest przemiana mentalna zespołu, który bał się w petard, w zespół, który gra se w dziewiątkę i mówi, dobra, Olsen, ty też zejdź, nawet bez kartki, zejdź po prostu tam se usiądź i Samet-Stalar też możesz usiąść sobie odpocząć, a my i tak będziemy się oddzielnie bronić i wygramy ten mecz. To jest taka przemiana Śląska-Wrocław jak z tego mema, że w środku Wrocław był psy, aktualnie boją się petard. Psy kiedyś jeździły w czołgach i walczyły na wojnie. To aktualnie Śląsk Wrocław jest tymi psami, które walczą na wojnie. Także no szacun. Naprawdę mentalnie ta drużyna jest mega rzeczywiście zbudowana, bo to jak bronili rzeczywiście jak lwy w tych dziewięciu, no to było coś niesamowitego, bo oczywiście możemy się rzymać na nieudolność Krakowi. I no, warto to podkreślić, że to jest absolutnie nieudana ofensywa ligi, no ale to też było widać, że rzeczywiście te chłopy w obronie
jak lwy walczyły o każdą piłkę, o każdy skrawek ziemi. I nie wiem, czy się zgodzicie, ale jak 11 na 10 grali, to w sumie Śląsk na luzaku sobie tam bronił tego. Dosyć. No, i to no. Nie była taka... Wiadomo, że cofnęli się głęboko, ale to nie było tak, że Leszczyński musiał 17 razy interweniować, tak jak Kochalski przy strzale Janży, tylko on załapał te piłki, no, on duży, miał 5 danych interwencji. W dużym skrócie porównajmy to, co robił w 10 Śląsk z tym, co robił Piast w 10 i gdzie no, teoretycznie Piast grał z dużo słabszym rywalem. No to chyba nam wyjdzie sprawa jasna. Snajper z Zurychu. Śląsk nie dociągnąłby w 10, dlatego Magiera zostawił Macenkę dla Czerwonej, aby wzbudzić w zespole dodatkowe ambicje i heroizm. Jak, Julku, odnosisz się do tego mistrzowskiego gambitu Magiery? Roszada. Okay. Z tą, taktyczną roszadą szachów 5D mogę się zgodzić. I jeszcze pisze Adam Kaniecki, Klimala idzie drogą Wojciecha Pawłowskiego, który kiedyś stwierdził, że nigdy nie wróci do Polski, bo tu poziom jest skandalicznie niski, a on ma swoje ambicje. Piłkarscy bogowie już czekają na Klimale. Też tak uważam, że mogą być dla niego nieprzychylni. Nie jestem przekonany, że Patryk Klimala to w Ekstraklasie będzie jakimś super gwiazdorem. Może zamiast spytać, po co Śląskowi Klimala, zastanówmy się, po co Klimali Śląsk, żeby zdobyć medal za Mistrzostwo Polski. Mam pytanie do was. Czy chcecie, abym najpierw przeczytał komentarze na Oceń Piwo dotyczące Krakowi alias Namysłów Kuflowe, czy komentarze dotyczące Śląska Wrocław, Tesco Walubir, było jakieś takie piwo Tesco, które nazywało się piwo? Chyba Krakowie lepiej, bo Tesco Walio znam, gdyż kosztowałem. Więc Kuflowe mocne, Namysłów. Ruski szampan, pustka, w posmaku rdza i to taka mocna. No zgadza się, zgadza się. I drugi komentarz, dobre piwko w sam raz do obiadku albo na rusztowanie. Pozdrawiam, Waldek. Dość duży rozstrzał takiej okoliczności. No słuchaj, jak rozstrzał między Krakowem a Śląskiem Wrocławna, także zgadzam się. O piwie Piwo, czyli o Śląsku Wrocław, są fantastyczne komentarze. Cienias 4. Najlepsze, co wypiłem w życiu. Smak 10, zapach 10, wygląd 10. Mi młody. W ogóle warto podkreślić, że są osoby już pod nikami, nie tam anonimy, prawda? Święty Graal browarnictwa. Obecnie dostępny w zasadzie na czarnym rynku ze względu na wycofanie się Tesco z Polski. Można spotkać na aukcjach, gdzie cena dochodzi do 30 PLN za puszkę. Kupiłem 10 sztuk. Za kilka lat zamienię na samochód. I jeszcze jeden, no tutaj nick, który ma nawet w profilu grafikę tego piwa. Przed spróbowaniem tego piwa miałem problemy z życiem. Po spróbowaniu stałem się miliarderem i jeżdżę moim Bugatti. Pozdrawiam, Andrzej Tatowski. Brawo, tak trzeba robić. I grając w Ekstraklasie trzeba wiedzieć, że Puszczanie Połomice to nie jest za dobra drużyna, ale ma stałe fragmenty gry. Nikt się jednak chyba nie zdążył jeszcze tego nauczyć, a na pewno nie Warta Poznań. No. Jak patrzę sobie na tabelę po tej kolejce, no jeszcze mam nadzieję, że Ruch Chorzów się w najbliższym meczu wywali, to wtedy sobie wszyscy zadamy pytanie, co zrobił ŁKS i Ruch Chorzów, czego nie zrobiła Puszcza. Jaki przy porównywalnym albo nawet mniejszym budżecie i porównywalnym albo gorszym składzie Ruch zrobiła Puszczę Niepołomice, że jest w stanie być w kontakcie i to praktycznie jednego meczu do miejsca 13, a pozostałe zespoły, czyli Ruch Chorzów i ŁKS, oczywiście zobaczymy, co jeszcze dzisiaj Ruch Chorzów wykręci, nie. No, jeżeli ktoś sobie zadaje pytanie, dlaczego Puszcza może, a ŁKS i Ruch nie, to powinien czytać teksty na gol.pl, gdy już pisałem o tym już 2 tygodnie temu, że jeżeli ktoś ma się w tej lidze utrzymać, to Puszcza, dlatego że gra takim samym stylem, jak gra w pierwszej lidze, czyli niska obrona, mało efektywnego czasu gry, stałe fragmenty, faza przejściowa, to jest elementarz. Jak chcesz sobie poklepać tam z 3 Hiszpanami w środku, to won gnoju do 3. Ligi Hiszpańskiej. Tam se graj Hiszpanami. W Ekstraklasie chcesz Hiszpanami w środku grać? Zastanowiłeś się w ogóle nad tym? Nie ma takiego grania. Chcesz być Miedzią Legnica? To se graj w pierwszej lidze. Tam możesz se grać, możesz nawet awans zrobić,
a jak se przyjdziesz, to cię wyjaśnimy. To nie jest liga dla trzech Hiszpanów w środeczku i jakiegoś Chiliczyka w ataku. Chcesz mieć dobrych, chcesz mieć dobry potencjał na utrzymanie, ściągnij se Sołowieja i nawet tym Sołowiejem nie musisz strzelać goli. Napoleon Tułacz to tak rozpisze. W ogóle podobało mi się wypowiedź Dawida Szulczka na konferencji, że chyba za długo analizowali już w ogóle te stałe fragmenty puszczy, bo piłkarze byli tak pochłonięci analizą, że nie bronili tych stałych fragmentów. No, być może tak było, natomiast Dawid Szulczyk chyba też pierwszy raz aż tak zirytowany na konferencji pomeczowej, gdyż zdarzało mu się krytykować poziom kadry, nie wiem, stan boiska, cokolwiek, ale tak zaangażowania swoich piłkarzy to chyba jeszcze nie krytykował, a tutaj dość mocno wjechał i rozjechał swoje nastawienie swoich zawodników, mówiąc, że to rywal bardziej chciał wygrać i że pierwszy raz, odkąd jest w Warcie, coś takiego zobaczył. A, słuchaj, bo też pierwszy raz spotkał się z trenerem Tułaczem, po prostu, który twoim taktycznym majstersztykiem, czyli panowie, jak jest korner, to obrońcy idą pod bramkę, walimy tam gdzieś w obręb 5 metra i zobaczymy, co będzie. I można tym punktować. Kurczę, i ja się cieszę z tego powodu. Nie no. W sensie, i mam nadzieję, że po pierwsze tym, że Puszcza trzyma się swojego DNA, po drugie Puszcza się trzyma trenera, który wprowadził ten klub do ekstraklasy, który zna go od podszewki, który wykręcił ten wynik ponad stan zupełnym przypadkiem jak ŁKS i Ruch, i tam wpadli na ten pomysł, że to nie jest największy problem tego klubu. Naprawdę, że trener Tułacz to nie jest to, co powoduje, że Puszcza aktualnie nie znajduje się na 13 miejscu jak Korona Kielce, czy na 12 jak Warta Poznań. I co z tego, tak jak właśnie Damian powiedział, że no Warta, jedną rzecz, którą robiła przez ostatni tydzień, analizowała stałe fragmenty gry Puszczy Niepołomice. No i na co im to było? Jak krew w piach. Se mogą analizować jeszcze 15 lat te stałe fragmenty, a wejdzie Kryciun albo Sołowiej, nakryje ich czapką i strzeli im gola. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Bardzo szanuję Puszczę Niepołomice za zarządzanie, za trenera Tułacza i zatrzymanie się swojego DNA, że trener Tułacz też nie wpadł na genialny pomysł. Kurczę, no przegraliśmy, tu kolejne spotkanie i ten, no to może chłopaki spróbujmy od bramki teraz będziemy grać. Wiesz, Sołowiej, ty jesteś technik, to ty będziesz rozprowadzał teraz piłeczki i ten, Poczobut, ty też jesteś kolejny technik, to ty będziesz rozrzucał na skrzydełka i tam to już wiadomo, z przodu mamy Mesanowicza, to on już tutaj, ty już idź sam na sam jak Ronaldo, przechodź piątek. Nie. Gramy stałymi fragmentami gry, prosta piłka, trzymamy się tego, panowie, łapiemy się za bary i trzymamy się tego do samego końca, bezapelacyjnie mojego albo jej, i przynosi to efekty. Mega. Ja to widzę rzeczywiście u niektórych, powiedzmy, innych klubów, które mają umiarkowany potencjał. Widzę taką scenkę lata 90. albo przełom lat 90. 00, tudzież zeszły rok, kto tam wie. Prezes klubu wstaje w niedzielę rano, o jest, jak mnie głowa boli. Siada sobie do jakiegoś, powiedzmy, żurku, jest bardzo upalnie, sprawdza na telegazecie tylko wynik i rzeczywiście myśli, kurde, kiedyś Barcelonę widziałem, oni tak ładnie tymi podaniami grali. Może oni mieli dobre wyniki wtedy, jak grali, tym dużo podań grali. Krótkie podania. Weźmiemy trenera, co gra krótkie podania. Halina, dzwoń do Wojtka Stawowego. I tutaj tego nie ma. Tutaj jest takie pochwała mierzenia siły na zamiary. Coś uniwersalnego jest w tym, co prezentuje Puszcza Niepołomice. Trzeba zawsze mierzyć siłę na zamiary. Puszcza ma gardę z pokory zawsze przed sobą. Trzyma ją przed sobą jak waleta pik w Macao. No to jest klasyczny tekst hip-hopowy, polski zresztą, czyli twarda garda i zaciśnięte pięści. Ja nie cierpię takiego, wiecie, przechwalstwa, takiego buńczucznego podejścia, że tam przychodzi ŁKS i mówi, a patrz, Pirulo drybluje, Ramirez lewa nóżka, przychodzi Miedź Legnica, mówi, widzisz, Czuka 12 żonglerek zrobi. 12 robi. Co? Nawet nie musi tej 12 na wślizgu, tylko se ordynarnie w trybunę pizga. Przychodzi sobie jeszcze jakiś tam Ruch chorzy i mówi, dziesiątki, patrz pan, może mało ważą, ale technicy, Figo Starzyński,
Julek Letniowski, piłeczka chodzi. Na to wychodzi Napoleon Tułacz i mówi, mam to w dupie, tu jest czoło Sołowieja i proszę pana, Sołowiej tym czołem i Kraciun to 15 goli pizgną. I co? I się utrzymamy. A te dryblingi, te podania progresywne, Sołowiej może trzecią już na wślizgu robi, a jak Baniaka przyłoży, to jest brama. Kraciun ta samo. A jeszcze jest ten, taki brodaty, teraz kartkę dostał. Stępień, on też jest mocny, taki kawał byka. Patrzysz, obrońca ze skóry i kości, jak mówi Franz Smuda. I o to chodzi w piłce, a nie, że ktoś 12 żonglerek zrobi. 12 żonglerek to pewnie ta foka, o której Leszek powiedział, też zrobi, jak się wykreśla. I Paweł Brożek. Ale nie na prezentacji w Chełmie. Tak, ja tylko uważam, że Puszcza miałaby dużo większe szanse na utrzymanie, gdyby mogła, tak jak w NFL-u, jak wchodzi zawodnik na stałe fragmenty, to żeby cała drużyna wchodziła na stałe fragmenty. Dobra, jest stały fragment, Puszcza, możecie wejść. Teraz nie ma to, no nie ma sensu, żebyście wchodzili. Po co? To jest jak jesteście najsłabsi. Ale nie, to ma sens. To tak jak się skupisz logicznie. Bronić i wykupić stałe fragmenty. No to brzmi jak przepis na utrzymanie, a nie mieć Legica. Słuchajcie, my reprezentant Chile leział na grał. Reprezentant Chile. On w Zagrzebiu kiedyś grał. Człowieku. Z Colo-Colo go sprowadziliśmy. Z Colo-Colo. Słuchaj, ile transferów z Colo-Colo widziałeś? No i później nie. A ten super technik, co w reprezentacji Holandii jeszcze niedawno grał? Kurde, on ma taką technikę, takie robi ten normalnie, tak macha nogami nad piłką i w ogóle umie ten rabonę. Człowieku, on ma zdjęcie pewnie na Instagramie z Ibrahimem Afelajem, a ty co, z kim masz? Z wójtem dopiewa? Fajnie, a on ma z Afelajem. On kiedyś, jak Depay był młody, to Narsing był już stary. A ty co, a ty nadal stary, wciąż stary? Nawet mi cię nie żal. No i takie są efekty właśnie. No. Tak, najlepsi strzelcy Puszczy, 5 razy Sołowiej, 3 razy Kracjun, 1 Jakuba, także trochę strzelają. Jeszcze chciałem cię, Damian, zapytać, czy Warta spadnie, bo chciałbym to już wiedzieć już teraz, bo mnie tak się zastanawiam i mnie to dręczy po nocach, a chciałbym wiedzieć już teraz. Myślę, że nie. Ale Szulczak to już ma powoli dość funkcjonowania chyba w tych warciarskich w realiach, co? Właśnie cały czas nad tym myślę, jak rozmawialiśmy o tej Krakowi, chyba Filip Modrzejewski ostatnio rzucił taką tezę, że Szulczek mógłby iść do Krakowi. Trochę więcej pieniędzy do zarządzania, obrońców od cholery, więc można cały czas grać tą trójką, ale możliwości większe, już nie musisz do Grodziska jeździć i tak dalej, bo ludzie czasami mówią, że Dawid Szulczek jakby poszedł do Pogoni, to by zaczął grać ofensywnie. Nie wiem, bo przyjeżdża Puszcza Niepołomice i Warta nadal gra defensywnie, więc nie wiem, ale w takiej Krakowie bym zobaczył. Więc... Ale to było spoko, jakby Szulczek poszedł do Pogoni i tam wszyscy, o kurczę, ale nowe otwarcie tutaj, trener młodego pokolenia i tak dalej, a Szulczek pierwsze okienko transferowe. Sołowiej, poproszę, Kraciun i jeszcze Bartkowski, bo mi pasował w Warcie. Dawid Szymonowicz na kapitana od razu. Tak. O, Pleśnierowicz, kawał Grajcara. To jest nam potrzebny w Pogoni teraz ten zawodnik. Tak wchodzi, to ja bym się jarał na Maćka. Patrzy na Grosickiego, mówi, kolego, ja pamiętam, że ty wróciłeś z Rakowem, ale w ostatnich 7 meczach przed Rakowem to miałeś 3 powroty, więc tam... Albo urośniesz tak ze 30 centymetrów i będziesz grać na stoperze, albo tam możesz już się spakować. Adam O zwraca uwagę, że Angelo Henriquez nie został sprowadzony z Colo-Colo, tylko z Boca Seniors. Obierzy świat z ciekawostką absolutnie programu. Jestem zszokowany, ale może tak być. Mam nadzieję, że jest prawdziwa. Obierzy świat. Widzieliście ranking Chess? Analizowano styl gry ekip z Lig Europejskich. Lech jest 5 w Europie wśród drużyn prowadzących ataki w najbardziej różnorodny sposób. Tak, no tak. I znowu te white scouty rozwiązać, komputerach tak, siedzą tak, zamiast meczowych. Tam w czołówce jest PSG, Manchester City, chyba któraś z drużyn ukraińskich, nie wiem czy Szachtar, ktoś tam chyba z Francji i Lech Poznań. Właśnie na CS Obserwatorii widziałem to w zeszłym tygodniu.
No to sobie zadajmy pytanie, ile punktów w tej kolejce zdobył Lech Poznań różnorodnymi atakami, a ile Puszcza grając stałe fragmenty tak samo od początku sezonu? Ja tylko mam wrażenie... Tworzyć też ranking expected Sołowiej z Bani. Spoko. Ja to byłoby bardzo wysoko co kolejkę. Ja mam tylko jeden taki argument, że bardzo dużo chwalimy Puszczę jak na to, że to była pierwsza wygrana Beniaminka z kimkolwiek od 2,5 miesiąca. No. Tak. I pierwsza I wyjazdowa to była wygrana nie z Beniaminkiem. Tak, pierwsza wygrana, nie, Puszcza ograła chyba Stal jeszcze. Tak, a Puszcza ograła Stal, a ŁKS Pogoń, więc no nie było tego Pogoń dużo. Pogoń i pierwsza, najlepsze jest to, że to jest pierwsza wyjazdowa wygrana Beniaminka w tym sezonie i to jest triumf na terenie, który nawet nie jest domem tego zespołu, do którego jechali. W sensie jakby ograli, nie wiem, Zagłębie w Lubinie albo Stal w Mielcu, ale to jest wciąż Warta w Grodzisku, czyli obie drużyny to jest na terenie neutralnym, to nawet nie jest wygrana na wyjeździe. No, w sumie prawda. Nie, ale... Ja bardzo, trzeba doceniać mega to co zrobiła Puszcza, bo umówmy się, no to też nie jest tak, że teraz wow, Puszcza, to jest nowe otwarcie i ten klub zacznie punktować i na pewno się utrzyma. Ja nadal podtrzymuję, że jest gigantyczna szansa na to, że dużo większa szansa na to, że Puszcza spadnie niż się utrzyma, ale każdy wynik pozytywny, który Puszcza robi, no nie wiem, no patrzę na boki obrony Pięczek, Mroziński, które są w ogóle odpadami z Widzewa i to nawet nie Widzewa, który grał w Ekstraklasie, tylko z Widzewa, który grał na etapie po prostu drugiej ligi. Twoja siła ofensywna to jest zapolnik, za którego może wejść ewentualnie Mesanowicz. No tam w środku Walski. Ja nawet nie wiem, kto to jest Michał Walski. Skąd on się wziął? To kiedykolwiek grał. Pewnie stąd są my wszyscy. Jest owocem miłości. Okej, no. W Pogoni przecież grał. Przecież Michał Walski w Pogoni grał i nawet tam obiecywano sobie. Ale też jakbym nie pamiętał tego epizodu w Pogoni, to bym myślał, że Michał Walski zrespił się w Niepołomice. No to, tak, no, ale w tej Pogoni kiedy ten Michał Walski grał? No na pewno nie dwa sezony temu. No, no jakoś jak stocznie budowali. No okej. Okay. I to w Gdyni. Także no to właśnie wtedy Walski był. Patrzę na ten skład, kurczę, naprawdę każdy punkt zdobyty przez Puszczę tym składem to naprawdę trzeba wielkie ukłony dla trenera Tułacza, który no, jakby robi robotę ponad stan. I nawet Puszcza, która spadnie, to nadal robota trenera Tułacza to jest więcej niż aktualnie robi Van der Brom w Lechu i Runajcz w Legii. A dlaczego nie? W sumie czemu nie? Dobrze. Jeśli wiecie, skąd wziął się Michał Walski, piszcie w komentarzach. Wszyscy jesteśmy bardzo ciekawi. Jest to niesamowita historia. Kto więcej zna szczegółów, ten na pewno wygra ten konkurs, w którym jest nic do wygrania. Chyba tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o dzisiejszy program. Julku, Damianie, czy macie jeszcze jakąś odezwę do ekstraklasowej braci po tej kolejce? Żeby Pedro Henrique dzisiaj strzelił dużo goli, bo... Mam go w fantazy, a w mojej lidze prywatnej już wszystko jest tak na widełki, że już muszę liczyć na takie nieoczywiste zagranie, jak na przykład hat-trick Pedro Henrique w meczu z Ruchem. No, ciekaw jestem tego meczu. Czy niechciany trener Galca w Radomiaku pokona Ruch Chorzów z nowym otwarciem trenerskim. Także wiadomo, że efekt nowej miotły, także bardzo trudny rywal się wylosował. Ja sprawdzę na szybko, z kim ostatnio Jan Woś grał mecz jako trener, bo myślę, że to jest istotne. Tak jak sądziłem, domyślnie najpierw znajduję na Transfermarkcie karierę piłkarską Jana Wosia. Bardzo niesprawiedliwie. Jest to Pniówek Pawłowice. Ostatni mecz, który prowadził Jan Woś, także taki prawdziwy, niebywały. 0-6 ze Stilonem Gorzów. 14 kwietnia 2020. 18 roku, Stilon Gorzów, Pniówek Pawłowice, 6-0. Myślę, że Jan Woś dzisiaj może mieć niższy wynik, także duże szanse, że będzie postęp. Ale rozumiem, że to 0-6 to nie była wygrana. Nie.
Okej. Okay. No dobrze, no to fajnie. Fajnie, fajnie, że tutaj trzeba pochwalić ruch Chorzów. Na pewno trafna diagnoza problemu, jaki był w ruchu Chorzów. Trener Skrobacz wyeliminowany wreszcie. Ten rak, który psuł Chorzów od lat. Bo to trzeba powiedzieć, że tak, trener Skrobacz już ten Chorzów ciągnął na dno. No który to już sezon? No, nawet nie chcę liczyć. Ale wreszcie trafna analiza, wycięcie go absolutne z organizmu ruchu Chorzów. Na pewno przyniesie to skutek w postaci tego, że jak Starzyński z Letniowskim teraz zaczną rzucać piłeczki, to po prostu Szczepan nie nadąży strzelać. Tak jest, wspaniała analiza. Julku, Mateusz Bykowski, expected effect nowej miotły, zero pół, albo będzie, albo nie. Dobrze, sponsorem kanału jest Superbet, macie chyba promocję na super przewagę w opisie. Byli z wami dzisiaj Juliusz Sipika, mistrzowska forma, Julku. Myślę, że razem z czatem kłaniamy się nisko. Damian Smyk również. Dzięki. Expected wychodzenie z pokoju, tak. Dzisiaj 2,5, bo do kuchni się liczy za pół. I był z nami również Mieciu, tym razem oglądając, ale myślę, że są duże szanse, że Mieciu gdzieś się pojawi w takim układzie, aby wam to wynagrodzić gdzieś na tygodniu w którymś z programów. Dzięki, drogi czacie. Cześć. Cześć.